Zaczynamy drugą część. Mam nadzieję, że kapitał społeczny i interakcje nastąpiły. Jeśli chodzi o skład panelu, w dalszym ciągu czekamy na wiceministra, pana Stanisława Szweda. I mamy potwierdzenia, znaczy mamy potwierdzenie, że ma być, tak? Mamy odwołania tej jego wizyty, więc ministerstwo jest blisko, tak? Więc może za chwilę czekamy. Ale ponieważ, żeby uszanować Państwa i punktualność, po prostu zaczniemy. W międzyczasie, jak będzie ten panel się toczył, to po sali będzie krążyła lista z podpisami pod apelem do wicepremiera Morawieckiego. Małgorzata, podnieś rękę do góry. Małgorzata będzie po prostu pilotowała, żeby nigdzie ta lista nie utknęła u Państwa. Będą też krążyły 5 sztuk, czy nie, 10 sztuk kserówek samego apelu. Więc jeżeli Państwo, po prostu z przyczyn technicznych nie mogliśmy Państwu dostarczyć każdej osobie tego apelu, więc będzie, to nie jest długi apel, tak, więc można go po prostu szybko przeczytać, a właściwie no, to, co najistotniejsze dla tego apelu już Piotr powiedział w części przed obiadem. Więc bardzo prosimy Państwa o podpisywanie tego apelu w miarę możliwości, no bo on będzie nam służył później do działań rzeczniczych, tak? Ja jeszcze o nich powiem na sam koniec, ale już teraz jest prośba o jego podpisywanie, żeby później po prostu nie zapomnieć o tym, kiedy już będzie koniec całego forum, nie będzie czasu, bo Państwo już będziecie wyjeżdżać. Prelegentów przedstawiłem na początku, więc nie będę powtarzał, natomiast chciałbym, żeby Piotr, żebyś Piotrze takie wprowadzenie zrobił do tego panelu, chociaż wszyscy, którzy są w panelu, no byli obecni w pierwszej części. My się po prostu spodziewaliśmy, że to będzie dla wiceministra to wprowadzenie. No ale Piotrze, proszę. Ja w związku z tym nie będę się powtarzał, tylko proszę za wstęp potraktować to, co mówiłem poprzednio przy apelu Morawieckiego, a teraz jako kontynuację tylko tamtego wystąpienia. I chcę zarysować takie stanowisko, które ja bym prosił innych panelistów, ale to jest oczywiście tylko prośba, bo Państwo mogą się do tego ustosunkować lub nie, o określenie się wobec następującego poglądu. Jeżeli akcjonariat pracowniczy jako sposób na zidentyfikowanie pracowników z celami planu Morawieckiego, z rozwojem kraju, prawda, z tym, co, no, co jest ważne dla nas wszystkich, ma się powieść, to tak naprawdę i Rady Pracowników obok Związków Zawodowych mają być ważnym elementem przygotowania do akcjonariatu pracowniczego, to należy odejść od kompromisu z roku 2006 zawartego między centralami Związków Zawodowych a organizacjami pracodawców pod egidą rządu. Najpierw Marka Belki, kiedy to było przygotowane, a później rządu Kazimierza Marcinkiewicza, który ten jakby przeprowadził, uchwalił ten kompromis, bo tu nie było różnic, w sprawie rad pracowników, w sprawie ustawy o informowaniu. Ja chcę tylko przypomnieć zarysy tamtego kompromisu. Centralne związków zawodowych, nie mówię tutaj o działaczach, z których większość z Państwa jest również działaczami związkowymi, więc ja nie mówię o szczeblu parterowym, mówię o centralach związkowych, obawiając się, że rady pracowników mogą być konkurencją dla związków zawodowych oraz obawiając się niebezpodstawnie polityki dziel i rządź pracodawców, a słyszymy o tym, że rzeczywiście to ma miejsce i te obawy nie były bezpodstawne, zgodzili się na następujący kompromis z Henryką Bochniarz, zasadniczą swoją organizacją pracodawców przed nią reprezentowaną, że w zamian za to, że związki zawodowe otrzymają przywilej powoływania, nominowania rad pracowników
w tych przedsiębiorstwach, gdzie one istnieją, wprowadzi się hamulce na powstawanie nowych rad pracowników w tych przedsiębiorstwach, gdzie nie ma związków zawodowych, stąd wniosek 10% pracowników o powołanie rady, a przypominamy, że te osoby nie są niczym chronione po złożeniu takiego podpisu, który jest składany do pracodawcy. Oraz kolejny element kompromisu, że rady pracowników będą oczesane z maksymalnej liczby kompetencji, którą zazwyczaj ich odpowiedniki mają w starej Unii Europejskiej. Zresztą podobne kompromisy były zawierone także na Węgrzech i w Czechach. Nie jest to także w niektórych krajach bałtyckich, nie jest to przypadek tylko Polski. Rząd, ponieważ na komisji trójstronnej doszło do porozumienia między centralami związków zawodowych a pracodawcami w tej sprawie, rząd nie chciał po prostu się tutaj z nikim konfliktować, po prostu najpierw rząd Marka Belki, bo to było w okresie przejściowym między dwoma rządami, a później rząd Kazimierza Marcinkiewicza, podpisały się pod tym kompromisem, który zostawiał na lodzie 85% przedsiębiorstw, gdzie związki zawodowe nie istnieją. Prawda? I tam pracownikom, jakby odebrano pracownikom, czy utrudniono pracownikom powoływanie rad pracowników. I ja uważam, że jeżeli ma być akcjonariat pracowniczy, a po to, żeby on wypalił, ma być do tego przygotowanie, pracownicy mają być przygotowani i bez pokrycia jakby 85% przedsiębiorstw i związków nie ma, bez rad się tego nie zrobi, należy po prostu od tego kompromisu odejść. Ja tylko jeszcze przypomnę losy tego kompromisu. Kilka tygodni po uprawomocnieniu się ustawy pracodawcy złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę, że przywileje związkowe zawarte w tej ustawie są niezgodne z konstytucją, albowiem pracownik, który nie jest członkiem związku zawodowego, a chciałby mieć wpływ na działalność rady, jest przymuszony do wstąpienia do związku zawodowego, co narusza artykuł 32 Konstytucji, tam uprawnienia wolności i tak zwana negatywna wolność związkowa. Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tego stanowiska pracodawców, uchylił przywileje związkowe, nie uchylając przywilejów pracodawców, którzy dostali w tej ustawie. Rok później w Senacie miała miejsce nowelizacja ustawy, gdzie już był nowy rząd Platformy Obywatelskiej, bo orzeczenie Trybunału było w 2008 roku, dlatego prawie 2 lata czekano na rozstrzygnięcie. W czasie nowelizacji pracodawcy nie uznali, że powinni znaleźć inne rozwiązanie, albo zrezygnować ze swoich przywilejów, albo oddać związkom w postaci zgodnej z konstytucją to, co im odebrano. Na przykład ja wtedy byłem, dlatego że świętej pamięci pan senator Zbigniew Romaszewski jakby stawił mnie jako eksperta do komisji senackiej, która pracowała nad nowelizacją po orzeczeniu Trybunału. Ja tam proponowałem rozwiązanie, które funkcjonuje w Europie, to jest włoskie rozwiązanie, gdzie rady są z wyboru, bo związki traciły przede wszystkim prawo nominowania rad pracowników. Prawda? Od tej pory muszą być wszędzie z wyboru. We Włoszech jest takie rozwiązanie pod rządami tej samej dyrektywy, że rady są z wyboru, ale każdy reprezentatywny związek zawodowy może nominować jednego członka. Czyli w tym momencie jednego członka rady pracowników. Czyli w tym momencie pracownik, który nie jest związkowcem, może mieć wpływ na kształt rady poprzez głos oddany w wyborach. Nawet na taki kompromis pracodawcy nie chcieli wtedy pójść, co pokazuje tak jakby w jaki sposób potraktowały niepartnerską centralę związków zawodowych, co do, z którymi zawarli pewne porozumienie, które było dżentelmeńskim porozumieniem, które zostało przez pracodawców niedotrzymane. Dzisiaj, rok temu, Henryka Bochniarz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziała, że należy dla rozwoju gospodarki, należy tworzyć rady pracowników. Ja rozumiem, że pani Henryka Bochniarz zmieniła pogląd w tej sprawie. Jest to zbieżne jakby z tym akcjonariatem pracowniczym. Jej uzasadnienie, dlaczego było mniej więcej, może ona nie użyła wtedy słowa akcjonariat pracowniczy, prawda, ale tu chodziło, prawda, o
pozyskanie pracowników dla nowego impulsu rozwojowego w przedsiębiorstwach. Ja rozumiem, że pracodawcy również dojrzeli w tej chwili do odejścia od tego kompromisu, który został zawarty w 2006 roku. I tyle takiego wprowadzenia, takiego tła, jak to miało, jak to ma miejsce, jak wyglądała ta historia. Czy związki zawodowe są gotowe, czy pracodawcy, no ja tego też nie określę, prawda, nie wiem. To już jest kwestia właśnie do panelu. Dziękuję. Dziękuję za to wprowadzenie. To pierwsze pytanie ja mam do pani poseł, bo pani ma chyba doświadczenia związane z radą pracowników, z radami pracowników. I mam takie pytanie, jak pani ocenia dzisiaj sytuację pracowników? Tą ustawę, jak pani z punktu widzenia posła? Dziękuję bardzo. Ja przywitam się z państwem bardzo serdecznie jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. I jeżeli mogę po prostu po sobie, jestem przewodniczącą Rady Pracowników. Oprócz tego, że jestem posłem, jestem przewodniczącą Rady Pracowników przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy. Z tej funkcji nie musiałam rezygnować, ponieważ tutaj przepisy tak nie stanowią. W związku z tym dalej jestem przewodniczącą Rady Pracowników. Zrezygnowałam z funkcji przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. No, z tego względu, że tutaj już funkcji łączyć niestety nie możemy jako posłowie. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Pracowników do tej pory, jak to wygląda? Jestem przewodniczącą drugą kadencję i muszę powiedzieć, że niestety, ale pracodawcy bardzo negatywnie podchodzą do Rad Pracowników, do ustawy. Przynajmniej tak jak obserwuję to i jak tutaj z własnego doświadczenia zaobserwowałam i jak tutaj państwo przedstawialiście właśnie swoje doświadczenia, to też wnioskuję, że niestety, ale pracodawców jest chyba mało, którzy przestrzegają tej ustawy. Ja do tej pory nie ukrywam, że korzystałam z doświadczenia ekspertów, doradców. Tym ekspertem była firma S-Partner, Syndex, grupa Syndex. Nie wyobrażam sobie współpracy, bez współpracy funkcjonowania rad pracowników. Dlaczego? Dlatego, że niestety, ale pracodawca w bardzo dużym stopniu raz, że ignorował związek zawodowy, Solidarność, dwa, ignorował również Radę Pracowników. Oprócz, ja tylko muszę tutaj zaznaczyć, że oprócz Solidarności u nas w Zakładzie Pracy jeszcze są trzy opozycyjne związki. Ja to nazywam żółte związki, ponieważ one de facto działają we współpracy z pracodawcą, także tak naprawdę my byliśmy sami na polu walki, że tak powiem, o prawa i pracownicze, i prawa tutaj wynikające z ustawy o radach pracowników. Jeśli chodzi o działalność, to tak jak powiedziałam na wstępie, bardzo trudno było nam uzyskiwać informacje i do tej pory jest trudno. U nas obowiązuje porozumienie, ale muszę państwu powiedzieć, że to porozumienie było zawarte w 2010 roku. Ja starałam się to porozumienie zmienić, ponieważ wiele kwestii było niedoprecyzowanych, w związku z czym, szanowni państwo, doprecyzowanie krótkiego porozumienia dotyczącego rad pracowników zajęło nam ponad półtora roku, więc no, to pokazuje o tym, pokazuje to właśnie, jak, z jaką niechęcią pracodawcy podchodzą do takich właśnie organizacji społecznych i jak celowo przedłużają właśnie podpisywanie jakichkolwiek porozumień, bo to właśnie to przedłużanie było celem jakby pracodawcy. Też właśnie to porozumienie dzięki właśnie doradcom naszym ze Starter udało nam się podpisać. Na początku kadencji oczywiście pracodawca bardzo mocno tutaj się usztywnił, wręcz nie chciał żadnych informacji przekazywać. No niestety sprawa trafiła do sądu. Pozew sądowy też właśnie przy współpracy z ekspertami naszymi udało się skierować. No i cóż się okazuje, no sądy też nie są niestety nam przychylne, co właśnie się okazało po tym wyroku. De facto wyrok nie był niekorzystny dla nas jako Rady Pracowników, ale generalnie
przyznawał i rację pracodawcy, i rację Radzie Pracowników. Wyglądało to w ten sposób, że my wnioskowaliśmy o dokumenty. Te dokumenty były rzeczywiście bardzo, bardzo restrykcyjnie sprecyzowane, określone. Tam nie było właśnie jakichś tam takich sformułowań typu bilans, tylko było to jeszcze bardzo mocno rozbudowane. Ale sąd uznał, że no niestety zawnioskowaliśmy i za mało uzasadniliśmy, o jakie konkretnie dokumenty nam chodzi. Więc i przyznał rację pracodawcy, że właśnie tutaj dokumenty były niesprecyzowane tak, jak powinny, a nam przyznał rację do tego, że owszem, no, mamy prawo do informacji, no ale powinniśmy na przyszłość tutaj konstruować inaczej wnioski. De facto tych wniosków inaczej nie można było do pracodawcy skonstruować. Więc naprawdę ta praca jest bardzo utrudniona. Łącznie z tym, że, szanowni państwo, jak dobrze wiecie, w radach pracowników i w związkach zawodowych są przedstawiciele pracownicy, którzy de facto stykają się z dokumentami, z wieloma dokumentami właśnie, czy to ekonomicznymi, czy finansowymi, czy tudzież innymi jakimiś strategicznymi, z jakimiś planami rozwoju. I pracodawca tutaj zasłania się poufnością. To jest dla nas właśnie jakieś nieporozumienie, jakieś niezasadne wytłumaczenie, ponieważ o jakiej poufności my mówimy, skoro tak naprawdę ja pracując w dziale inwestycji, no, do pewnych dokumentów, no, nie będę ukrywać, miałam dostęp, ale no, oczywiście nie mogę się tym gdzieś tam na forum rady czy na spotkaniach z pracodawcą dzielić, bo już tylko pewnie by czekał, że właśnie wykorzystuję informacje właśnie, które już gdzieś tam poznałam jako pracownik. Tak dla przykładu, to szanowni państwo, powiem tylko, że u nas wdrażana w zasadzie jest do tej pory strategia, która ma właśnie tutaj taką przyszłościową tutaj kwestię wprowadzić, czy to i rozwoju, i relacji międzyludzkich. Tam są różne kwestie w tej strategii. Oczywiście my nie bierzemy serio tej strategii, ponieważ mówi się tam na przykład o prawidłowym informowaniu załogi, pracowników. No, szanowni państwo, jak można prawidłowo uczyć pracowników o tym, że mają być informowani, skoro tak naprawdę tego obowiązku sam pracodawca nie wykonuje w stosunku do Rady Pracowników. Więc ja będąc w tym zespole, no jawnie o tym mówiłam, no nie może być tak, że mówi się i szkoli się pracowników, jak ma być prawidłowo przekazywana informacja, jak pracodawca mają przekazywać, jak pracownik mają odbierać, w sytuacji, kiedy nie przestrzega się podstawowych standardów i przepisów prawa wynikającego właśnie z tej ustawy. No to są właśnie takie absurdy, takie niuanse. Także no, może tyle odnośnie funkcjonowania. Na początek, tak. Zaraz wrócimy tutaj, bo mnie ciekawi kwestia pani podejścia z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, ale to za chwilę. Panie prezesie, to pana pytanie. Bogusławie, do ciebie. Ty jesteś prezesem. Pytanie, czy ty też, jak my, podzielasz pogląd, że plan Morawieckiego i ten akcjonariat może być jakimś światełkiem tunelu, jeśli chodzi o zmianę sytuacji rad pracowników w Polsce? Zanim przejdę do rzeczy, to chciałem Piotrowi podziękować, że mi wygłosił laurkę przy przekazie swojego wystąpienia na mnie. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli było i jest w Polsce grono osób istotnych dla polskiego życia publicznego, to ja byłem w trzecim szeregu, trzeba wspomnieć takie nazwiska. Andrzej Jutkowski, poseł pierwszej i Sejmu Kontraktowego, jak Andrzej Wieczorek, który był wicewojewodą warszawskim. Wiele innych osób, które zasiadały w ławach poselskich, w administracji publicznej, sprawdziły się w biznesie, które realizując ustawę o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, wbrew woli władz ówczesnych, komunistycznych, nabrali wiedzy, doświadczenia, które im pozwoliło potem dobrze służyć wolnej Polsce. A teraz do rzeczy. Ja myślę, że sprawa udziału pracowników w zarządzaniu, nie tylko ich informowaniu, jest właściwie dylematem być albo nie być postępu gospodarczego w Polsce. Zacznę z wysokiego C. W artykule 20 Konstytucji również ja, bo miałem zaszczyt brać udział w uchwalaniu Konstytucji, jest napisane, że ustrój gospodarczy Polski opiera się na społecznej gospodarce rynkowej, opartej na zasadach dialogu. I my uchwalając Konstytucję, nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że to nie chodzi tylko o Komisję Dialogu czy Komisję Trójstronną, która na szczeblu państwowym uzgadnia różne rzeczy, ale także
ale także dialog na poziomie przedsiębiorstwa, czyli tam, gdzie ten dochód narodowy jest wypracowywany. I teraz, jeżeli stanęliśmy przed barierą średniego rozwoju, tak to się mądrze nazywa, czyli rozwoju gospodarczym opartym na wykorzystywaniu pracowników. To, co się przez długie lata nazywało przewagą konkurencyjną polskiej gospodarki dzięki taniej sile roboczej, to się dzięki Bogu kończy. Kończy się, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać światowej konkurencji bez lepszego wynagradzenia pracowników. Z drugiej strony, no wiadomo, że trzeba iść w kierunku gospodarki innowacyjnej. Taki wybitny amerykański specjalista od zarządzania, być może przekręcę jego nazwisko, ale on się nazywa Peter Drucker, pisał o tym, że innowacja to praca. Praca w każdym momencie, od momentu powstania innowacyjnego pomysłu w głowie autora, poprzez cały szereg działań, które doprowadza do wdrożenia innowacyjnego produktu na rynku. I moim zdaniem, bez postrzeżenia dialogu społecznego, na którym musi być zgodnie z konstytucją oparta społeczna gospodarka rynkowa, jaka jest zadekretowana ustrojowo w Polsce, to bez partycypacji pracowników w zarządzaniu, bez udziału w zarządzaniu, nie mamy szans żadnych. I możemy sobie między bajki włożyć, że stworzymy jakąś gospodarkę, która nie tylko pozwoli nam awansować w rankingach najbardziej konkurencyjnych gospodarek, ale mało tego spowoduje, że utknięcie na tym etapie średniego rozwoju, w jakim teraz jesteśmy, no zepchnie nas jeszcze bardziej na peryferię. To nie jest przypadek, że takie gospodarki z czołówki światowej, jak gospodarka niemiecka i gospodarka japońska, one, siła tych przemysłów była oparta na partycypacji. W Japonii to się odbywało tak, że tam udział pracowników się odbywa w ten sposób, że od dołu się różne rzeczy ustala, łącznie z procesami technologicznymi, z innowacjami, poprawianiem efektywności. Drugi model reprezentują Niemcy, którzy mają ustrojowo wpisany tak zwany Mitwerstimmung, czyli rady pracownicze są częścią niemieckich przedsiębiorstw. Troszkę się liczyłem, że jak tutaj pani prezentująca doświadczenia z Volkswagena Polska, liczyłem, że niemiecki właściciel również wprowadzi swoją kulturę organizacyjną do Polski. Jak rozumiem, to nie obowiązuje. Nie, no jeżeli do tej pory to się nie stało, to trzeba by ich do tego zmusić, no bo nie ma ciśnienia społecznego, nie ma ciśnienia ze strony władz publicznych, to nie będzie miało miejsca. Ja się nauczyłem jednej rzeczy w mojej działalności, nie tylko w samorządzie pracowniczym, ale też w działalności publicznej, że żeby coś osiągnąć, to trzeba troszeczkę tak jak Martin Luther King, mieć marzenie. Mieć marzenie, a moim marzeniem byłoby, żeby polskie innowacyjne przedsiębiorstwa były współzarządzane przez pracowników. W różnych formach. To nie tylko chodzi o informowanie ich, czy przedsiębiorstwo ma się dobrze, czy źle. To chodzi o współpracę między przedsiębiorcą, właścicielem przedsiębiorstwa, a pracownikiem na każdym etapie tworzenia produktu. Niedawno widziałem w telewizji Planet taki film, gdzie między innymi pokazywano system zarządzania w firmie Grotex, tej, która takie tkaniny wodoodporne produkuje. No i tam właściciel zadecydował, że praktycznie zlikwidował średni szczebel zarządzania. I pracownicy w danych działach o wszystkim decydują. O wszystkim. Jeżeli coś potrzebują do produkcji, oczywiście to dostają. Jeżeli mają jakieś wnioski, te wnioski, które są słuszne, są wdrażane. Firma odniosła na świecie niebywały sukces, firma innowacyjna, bo to nowy materiał, który się sprawdza, jest chętnie kupowany za wcale niemałe pieniądze na całym świecie. Także, żeby skończyć ten fragment mojej wypowiedzi, myślę, że premier Morawiecki powinien mieć, mam nadzieję, że ma taką świadomość, że bez wzmocnienia dialogu społecznego także na poziomie przedsiębiorstwa możemy sobie, że tak powiem, darować ambitne plany gonienia czołówki gospodarczej świata. Dziękuję. Dziękuję.
Teraz pytanie do przedstawiciela OPZZ-u. Ja dziękuję za Pana przybycie, bo właściwie tak się złożyło, że mamy jedną osobę z centrum związkowych. Dla Państwa informacji, bo to też może być ciekawe, zapraszaliśmy też przewodniczącego Piotra Dudę, z którym dość dobrze współpracujemy przy okazji tematów referendalnych i ustaw obywatelskich. Natomiast nie dostaliśmy potwierdzenia, odpowiedzi, że przyjmie takie zaproszenie. Mimo że tutaj robiąc kilka miesięcy temu podobną debatę na temat referendów, Piotr siedział obok mnie. Pani Dorota Gardias, tak jak Państwo słyszeli, nie mogła być ze względów zdrowotnych. Więc pytanie do PZZ-u. Jakie Państwa centrala ma zdanie na temat nowelizacji ustawy o radach pracowników? Czy ona w ogóle jest potrzebna, ta nowelizacja? Rozumiem, czy to jest pytanie ogólne, czy nowelizacja jakakolwiek, czy ta nowelizacja, którą... Powiem szczerze, że mi się że ja już tyle się lat naczekałem i walczyłem, że teraz jakakolwiek. Tak zacznijmy od po prostu prostego pytania. Może zanim odpowiem na to pytanie... Proszę bliżej. Może zanim odpowiem na to pytanie, powiem, że z punktu widzenia związków zawodowych, z punktu widzenia OPZZ-u, związki zawodowe traktują Radę Pracowników jako narzędzie, jako skuteczne narzędzie. I bardziej z tej perspektywy postrzegamy Radę Pracowników. Ja bym był daleki od takich tez, żeby zrównać uprawnienia albo żeby te uprawnienia Rady Pracowników były zbliżone do uprawnień związków zawodowych. Po co tworzyć związki zawodowe BIS? Po co tworzyć ciała, które wzajemnie by ze sobą konkurowały? Tu nie chodzi o to, żeby te ciała wzajemnie ze sobą konkurowały, tylko żeby ze sobą współpracowały. Jeżeli one będą wzajemnie konkurować, to będzie to woda na młyn pracodawcy. Wcześniej pani poseł wspomniała o tzw. żółtych związkach zawodowych, czy związkach zawodowych białych kołnierzyków. Po co pracodawcy zakładają takie związki zawodowe? Bo są związki zawodowe zakładane przez pracodawców. Ano po to są zakładane, żeby nie tylko skłócić między sobą tych przedstawicieli pracowników, ale także, żeby mieć z tego mierne korzyści. Tak? Mówię tutaj przykładowo o artykule 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, kiedy następuje zmiana albo wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracy lub innego aktu wewnątrzzakładowego. Jeżeli reprezentatywne organizacje związkowe mówią różnym głosem, to de facto pracodawca wprowadza i robi co chce. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Radę Pracowników, Rada Pracowników rzeczywiście ma zgodnie z artykułem 1, zgodnie z tytułem ustawy kompetencje do tego, żeby pozyskiwać informacje i żeby konsultować. To jest bardzo, bardzo ważny element partycypacji pracowniczej, ale jednocześnie bardzo miękki element partycypacji pracowniczej. I ja mógłbym zadać takie pytanie otwarte, czy tam, gdzie są związki zawodowe, potrzebna jest Rada Pracowników? I kolejne pytanie, czy tam, gdzie jest Rada Pracowników, potrzebne są związki? Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czyli czy tam, gdzie są związki zawodowe, potrzebne jest Rada Pracowników, tutaj te przykłady pokazały, że tak. Tak? Bo przynajmniej mieliśmy dwie organizacje związkowe, które zdecydowały się na to, żeby założyć Radę Pracowników. Czyli odpowiedź na to pytanie, praktyka pokazała, że tak. Aczkolwiek powiem szczerze, że jako osoba, jako prawnik, który zajmuje się w praktyce tymi zagadnieniami, nie do końca zgadzam się z tezą, że związek zawodowy nie ma prawa do pozyskiwania informacji. Ja bym mógł nawet starać się udowodnić, że może mieć nawet większe prawo do pozyskiwania informacji niż Rada Pracowników. A dlaczego? Artykuł 28 ustawy o związkach zawodowych. Związek zawodowy może żądać, tak jest w ustawie, nie prosić, wnioskować, żądać każdej informacji, która jest niezbędna do działalności. Tak? Czyli kto o tym decyduje? Zarząd o tym decyduje. Tak? Ustawodawca tam podaje w szczególności warunki pracy i zasady wynagradzania. To jest katalog przykładowy, taki trochę jak Państwo chcieliby wprowadzić w tej ustawie o Radach Pracowników. Czyli mogę pokazać, że jeżeli katalog dotyczący informacji przy Radach Pracowników jest katalogiem zamkniętym, o tyle katalog przy ustawie o związkach zawodowych jest katalogiem otwartym. Czyli to zarząd związku decyduje o każdej informacji. Oczywiście praktyka, tak jak w przypadku Rad Pracowników, tak w przypadku związków zawodowych, czasami są problemy z pozyskaniem tej informacji.
ale w ustawie o związkach zawodowych jest analogiczny zapis dotyczący penalizacji zachowania pracodawcy, jak w ustawie o Radzie Pracowników, tak, w ustawie o informowaniu pracodawcy. Bo jest zapis, że kto utrudnia prowadzenie działalności związkowej, utrudnianie prowadzenia działalności związkowej to jest między innymi przekazywanie informacji na podstawie artykułu 28 o związkach zawodowych. Ten podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności. Kto? Nie pracodawca nawet, tylko kto? Przełożony, osoba, do której się zwracała, osoba odpowiedzialna za takie informacje. I teraz wracając bardziej precyzyjnie do pytania, które zostało zadane. Ja przeglądając te Państwa propozycje, powiem, że jakby rozumiem i mimo, że wczoraj otrzymałem tak naprawdę, więc też to tak, po pierwsze to jest moje prywatne zdanie, a nie zdanie OPZZ-u, a po drugie, no, trochę miałem mało czasu, żeby się zapoznać z tymi zmianami. Ale może byśmy się skupili przy tych dwóch podstawowych, czyli po pierwsze zniesienie bariery 10%, a po drugie uszczegółowienie informacji na wzór europejskiej ustawy o europejskich radach zakładowych. Jasne. A to moim zdaniem to są akurat jedne z bardziej kontrowersyjnych pomysłów. Dlaczego? Tutaj z tego co słyszałem, ekspert wypowiadał się, że to zniesienie 10% to jest mało kontrowersyjne. Tak, że to jest coś, z czym powinniśmy się tutaj zgodzić. Znaczy, ja trudno powiedzieć, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, ale powiem, że to jest dla mnie bardzo kontrowersyjne. Dlaczego? Bo jeżeli znosimy 10% zgodnie z tym projektem, który Państwo przedstawili, to ja rozumiem, że założenie Rady Pracowników jest obowiązkowe. No dobrze Pan rozumie. Więc to jest tak. Więc jeżeli dobrze rozumiem, to trudno mi się zgodzić z tym, że nie jest to kontrowersyjne. Prawda? Bo to jest wprowadzenie obowiązku zawodowego. Dlaczego jest to kontrowersyjne w takim razie? Bo rozumiem, że później załoga może zweryfikować to, nie przychodząc na wybory i nie wybierając przedstawicieli. Tak? Czyli nie byłby to taki martwy przepis, że pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby zorganizować te wybory. Załoga później nie przychodzi, bo te kolejne przepisy mi wskazują na to, że jeżeli nie będzie 50%, nie będzie chciała wygrać, to w takim wypadku para idzie w gwizdek. Czy to jest celowe? No więc właśnie, wtedy jest to fasadowa rada. Więc dla mnie to jest, szczerze mówiąc, kontrowersyjne. Kolejny zapis dotyczący tych informacji, no znaczy, tam otwieramy katalog, czyli de facto te wszystkie wymienione kwestie, które są, to rozumiem, że to są wymienione przykładowo, ale zapis, ten dodanie w szczególności powoduje, że Rada Pracowników będzie mogła domagać się każdej informacji. Czyli to jest, powiedzmy, zrównanie tych zapisów, które są w ustawie o związkach zawodowych z zapisami ustawy Rady Pracowników. Dla mnie to jest mniej kontrowersyjne, aczkolwiek rozumiem, że Rada Pracowników będzie mogła domagać się każdej informacji. No jeżeli będzie sobie tego życzyła. Także jeszcze do jednej kwestii chciałbym się tutaj odnieść, bo też padła teza, że dzięki Radom Pracowników wzmocni się ta partycypacja, że uzwiązkowienie jest 15%, to jest mało. No dobrze, uzwiązkowienie jest 15%, z tym, że firm, które zatrudniają poniżej 50 pracowników, jest 78%, przepraszam. Czyli tak naprawdę de facto tylko 22% firm może mieć Radę Pracowników, przynajmniej teoretycznie. A jeszcze większość z nich tam działa o związki zawodowe, więc czy to będzie realne wzmocnienie partycypacji pracowniczej? No, nie jestem przekonany. Ja tak jak mówię, tak jak zaczynałem, no, dla mnie z mojej perspektywy, z perspektywy organizacji związkowych, Rada Pracowników może być skutecznym narzędziem, ale bez tego narzędzia organizacja związkowa, w mojej opinii, też może sobie doskonale radzić, aczkolwiek to jest autonomiczny wybór każdej pracowników i ewentualnie związków zawodowych, czy zainicjują powstanie. Dobrze, to pytanie teraz Piotrze o komentarz. Najpierw co do faktów, co do liczby przedsiębiorstw. W czasie uchwalania ustawy wiceminister ówczesny pracy polityki społecznej pan Robert Kwiatkowski na komisji sejmowej podał, że w Polsce jest 35 tysięcy firm, które teoretycznie powinny wprowadzić rady pracowników, gdyby wszędzie zostały złożone wnioski. Taka jest skala. W apogeum, tak jak już wspominałem, było chyba 3091, niewiele ponad 3000, dzisiaj jest 500 z czymś. Wydaje mi się, że tu można jednak mówić o tym, że dyrektywa nie jest realizowana. No ale każdy może z tych cyfr wyciągać różne wnioski, co do tego nie będę przekonywał.
Ja chcę się skoncentrować na temat kontrowersyjności artykułu obligatoryjności powołania rady pracowników w każdym przedsiębiorstwie. I odbić ten argument następująco. W firmie, gdzie dziś jest pracodawca, rządzi sobie udzielnie, nawet jeżeli powiedzmy w 5% firm, a może w 10% uda mu się powołać swoją radę pracowników dzięki temu, to i tak dla pozostałych 90% firm, gdzie dziś nie ma rad, będzie poprawa. Uważam, że nawet gdyby ten mechanizm, o którym Pan wspomniał, zaistniał, nie mam dowodu, że nie zaistnieje, owszem, dopuszczam tę możliwość, to i tak jest to niski koszt poprawy sytuacji pracowników w 90% pozostałych firm. A myślę, że wcześniej czy później, nawet jak założy swoją radę pracowników pierwszej kadencji, drugiej kadencji, ale nie będzie mógł tego kontynuować w nieskończoność. W końcu jednak ludzie mogą pójść na wybory, prawda, i wybrać swoją radę. Mają przynajmniej szansę. Dajmy ludziom szansę wybrania. Ale ja się zgadzam co do tej korekty. Być może, nie wiem czy się zgadzam, ale uważam, że ona nie jest taka zupełnie, nie budzi mojego sprzeciwu. Gdyby na przykład dopisać do naszej nowelizacji, że rzeczywiście, gdy nie ma frekwencji 50%, to rada nie powstaje. Na przykład, i że to jest rzeczywiście jakiś kryterium, może tak, prawda, tutaj nie będę umierał przeciw temu zapisowi, tak? Ale domniemanie jest takie, najpierw pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia tych wyborów, prawda, obligatoryjnie wszędzie, a co później, no to rzeczywiście, więc tak nie do końca odrzucam Pana głos rzeczywiście. Dobrze, to ja wrócę do Pani poseł i może zadam właśnie zadam pytanie związane z tymi dwoma konkretnymi zapisami. Jakie jest Pani zdanie na temat właśnie zlikwidowania tej bariery 10% i rozszerzenia tego katalogu na wzór Europejskiej Rady Zakładowej? Szanowni Państwo, zanim odniosę się do tych wszystkich zmian, to chciałabym podkreślić, że ta ustawa funkcjonuje. Funkcjonuje. Jak funkcjonuje, to wszyscy dobrze wiemy. W moim przekonaniu zmiany są potrzebne, natomiast te zmiany nie mogą być dokonywane bez uzgodnienia z ekspertami, bez uzgodnienia z partnerami społecznymi, bez uzgodnienia z prawnikami, ze stroną rządową. Te wszystkie, uważam, osoby powinny tutaj zdecydować wspólnie, jakie to powinny być zmiany. Niemniej jednak ja uważam, że ze swojego punktu widzenia, jako członek Rady Pracowników, jako przewodnicząca Rady Pracowników, to zmieniłabym na pewno sposób zlecania ekspertyz. To jest główny punkt taki, z którym my w zasadzie walczyliśmy. Tutaj firma Esparter próbowała wykonać analizę. Na własną rękę wręcz wykonywaliśmy te analizy, natomiast nie było zgody pracodawcy. Pracodawca nie chciał nam dostarczać dokumentów i to jest główny problem. To należałoby doprecyzować się w taki sposób, ażeby Rada Pracowników mogła swobodnie zlecać ekspertyzy, analizy, żeby mogła swobodnie rzeczywiście te dokumenty uzyskiwać. Kolejna kwestia to jest kwestia właśnie częstotliwości, systematyczności obowiązku informowania Rady. Właśnie tak jak wspomniałam, no tutaj no tak, dostarczanie dokumentów przez pracodawcę w taki sposób, żeby rzeczywiście były narzędzia do pracy, bo w momencie, kiedy my nie mamy dokumentów, tak naprawdę nie mamy, nie spełniamy swojej roli. Jeśli chodzi o... Czyli ta propozycja nasza o odpowiedzi w formie pisemnej jest dla Pani do zaaprobowania, tak? Znaczy tak, tak, generalnie tak. No ja nie wyobrażam sobie, żeby informacja mogła być inna. Pisemna forma jest jak najbardziej tutaj potrzebna. A ta kwestia, to ja wrócę do mojego pytania, ta kwestia zakresu informacji na wzór Europejskiej Rady. Nie, w moim przekonaniu ten punkt nie, no, absolutnie jest nie do przyjęcia. Z tego względu, że no, przede wszystkim my mamy swoje polskie uwarunkowania, europejskie rządzą się innymi prawami i tutaj absolutnie bym nie wiązała tego właśnie tutaj z europejskimi radami zakładowymi. Wie Pani, bo to jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo jeżdżąc po tych wszystkich miastach i spotykając się z
ponad setka, blisko 200 osób, oni wszyscy mówili, że tutaj jest potrzeba do szczegółowienia. Tak, potrzeba do szczegółowienia, owszem, natomiast uważam, że to musi być zrobione na gruncie tutaj polskich uwarunkowań. Nie możemy się odnosić do europejskich kwestii. Natomiast ja sobie wstępnie przeczytałam ten punkt, jadąc do Państwa. Tam jest właśnie wchodzenie w kompetencje związków zawodowych. Ten ostatni punkt dotyczący na przykład zwolnień grupowych. Także tutaj uważam, że no, tutaj no, w moim przekonaniu, tak jak tutaj pan mecenas powiedział, nie możemy wchodzić w kompetencje związków. Artykuł 28 ustawy o związkach zawodowych rzeczywiście precyzuje dość szeroko uzyskiwanie informacji. Niemniej jednak my mamy problem jako związki zawodowe i jako Rady Pracowników uzyskiwać informacje, szanowni państwo. Więc my musimy przede wszystkim zmienić w ustawie, musimy niejako tutaj dać możliwość uzyskania informacji przez Radę, żeby tu pracodawca wywiązywał się z tego obowiązku. Bo problem polega na tym, że pracodawcy nie wywiązują się z obowiązku informowania i to związków zawodowych, i również Rad Pracowników. I to należy właśnie zmienić. Dobrze, a to jeszcze wrócę do tego drugiego członka mojego pytania, czyli do kwestii likwidacji bariery 10%. Jakie pani tutaj ma pani zdanie? Znaczy, nie wiem, no trudno mi się do tego w sumie odnosić. Myślę, że tutaj moglibyśmy dyskutować na ten temat. Nie wiem, czy to jest tak znacząca kwestia, natomiast no mówię, to jest kwestia dyskusji i wypracowania jakiegoś konsensusu. Rozumiem, dziękuję. Ja zaraz Państwu oddam głos, tylko jeszcze, tak, zaraz oddam głos. Tak, zaraz się Pan odniesie, tylko chciałbym skończyć tą kolejkę. Panie Prezesie, jak Pan się stosunkowuje do tych dwóch, no jakby kluczowych postulatów? Uważam, że każde rozwiązanie zmieniające ustawy, które pozwoli na uzyskiwanie skutecznie i więcej informacji, jest na tak. Każde rozwiązanie ułatwiające powstanie Rady Pracowników też jestem na tak, ponieważ w czasie obowiązywania ustawy liczba rad zmalała, a nie wzrosła. Zastanówmy się, czy chcemy, żeby te Rady Pracowników były, czy nie chcemy. Natomiast pozwolę sobie na uwagę ogólną dotyczącą, no, rozumiem, przygotowanej przez Was z dużym trudem projektu nowelizacji. To moje doświadczenie z takich społecznych konsultacji przy okazji ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wskazuje na to, że jak chce się kompetentnie rozmawiać z innymi stronami dialogu, wtedy to był dialog właściwie czysto polityczny, no to trzeba położyć coś na stole, coś dalej idące, żeby mogło się skończyć na czymś poprawiającym w mniejszym stopniu. Myśmy przygotowali wtedy od początku do końca projekt ustawy o przedsiębiorstwie pracowniczym. Społecznie pamiętam, że kilka nocy spędziliśmy na przepisywaniu tego tekstu. Ten tekst leży w archiwum Sejmu. On oczywiście nie trafił ani do obiegu publicznego, natomiast ówczesny pełnomocnik do spraw przekształceń własnościowych, nieżyjący już pan Krzysztof Liston, wiedział o tym, że leży projekt dalej idący. No dobrze, a tutaj w tym przypadku jaki artykuł byś widział dalej idący, który by rozbił stawkę naszych propozycji? Ja uważam, że zresztą nie kryliśmy tego od początku, jak ustawa powstawała, że to, co jest najsłabszą stroną tej ustawy, to jest zostawienie kwestii funkcjonowania Rady Pracowniczej, zostawienie umowy między pracodawcą a Radą Pracowników. Moim zdaniem, żeby Rady mogły działać skutecznie, ustawa musi precyzyjnie określać, jakie są obowiązki pracodawcy. Czyli jak konsultacja, to też przydałby się słowniczek, no właściwie, a co to jest konsultacja? Polski język jest na tyle nieprecyzyjny, że to można różne rzeczy. No może przyjść prezes i spytać, usiąść, popatrzeć głęboko w oczy członków Rady, powiedzieć, no to i to, i to. Co wy na to? No kto powiedzie? Dobrze, dziękuję, konsultacja się odbyła. Prawda? Czyli ustawa, no nie zostawiałbym miejsca na bo to jest, pani poseł wspominała tu o naszych uwarunkowaniach. Może będę brutalny, ale mamy niską kulturę negocjacji, porozumiewania się. No tacy jesteśmy, trudno. No. W
wojna jedna, druga światowa, 50 lat komunizmu, no teraz też transformacja udała nam się tak, jak się udała. Jasne, ja mówię o skutkach pewnych rzeczy, a nie o ich przyczynach. I jeżeli coś ma, to też jest z mojego doświadczenia z realizacją ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Z tej ustawy, która jest no nieporównywalnie lepsza od tego aktu prawnego, to można sięgnąć, ona jeszcze obowiązuje, bo jeszcze jak śladowa liczba przedsiębiorstw państwowych w Polsce funkcjonuje, no to i tak przez kilka lat funkcjonowania tej ustawy, zanim na szeroką ławą ruszyła prywatyzacja przedsiębiorstw, to i tak 10% rad pracowniczych działających w przedsiębiorstwach państwowych tak naprawdę zafunkcjonowało prawidłowo. Czyli mimo dobrego prawa i wysiłku dużej grupy ludzi, tylko 10% się udało. Trzeba mieć świadomość. No, przekazuję swoje doświadczenia, bo rozumiem, że takie mieliście intencje, żeby państwo powiedzieć, że nawet przy najlepiej skonstruowanym prawie, to i tak się nie pozbędziecie stresu związanego jednak z rozmową z pracodawcą, od którego zależy być naszej rodziny. Także każda zmiana na lepsze jest warta poparcia, natomiast trzeba mieć świadomość, że po pierwsze, jak położymy, bo czuję się emocjonalnie związany z kwestią udziału pracowników zarządu, jak położymy to na stole, no to daj Bóg, jak jedna rzecz zostanie uwzględniona. Dziękuję. Okej, dziękuję. To ja teraz oddam Państwu głos. Pan przepraszam, tak? Dzień dobry, Daniel Kiewra, firma jest partner przywołana przez panią poseł. Ja się odnoszę do dwóch kwestii, czy do trzech. To 10% załogi, która zgłasza chęć powołania Rady Pracowników, z tym nie ma problemu. Tylko proszę państwa, żebyście zwrócili uwagę na to, że zaraz głos podniosą związki zawodowe. Dlaczego one muszą mieć 10 osób, żeby zakładać związek zawodowy? Dlaczego dwie nie wystarczą, tak? Ale to jest na marginesie, to jest naprawdę kwestia do dyskusji, to nie jest istotne. To, co brakuje mi w tej, w ogóle mi w ustawie brakuje, tak? Bo my możemy mieć cały katalog zamkniętych informacji, tak? Na przykład kodeks francuski pracy wymienia je. Nie ma problemu. Tak, żeście państwo przepisali z dyrektywy Europejskiej Rady Zakładowej, nie ma problemu. Ja mam około 15 europejskich rad zakładowych i nigdy tym katalogiem się nie posługuję, bo to jest katalog sytuacji, nie dokumentów. Za każdym razem w tym procesie i tak muszę usiąść z pracodawcą i określić, co mi jest potrzebne. I często słyszę, no my tego nie mamy, tak? My tego nie mamy, funkcjonuje to inaczej. Często w polskich przedsiębiorstwach słyszę na przykład budżet, plan budżetowy na rok następny, wykonanie. Nie, to jest jedna kartka. To jest oczywiście nieprawda, bo ja wiem skądinąd, że tak nie jest, tak? Więc moim zdaniem nie jest kwestia katalogu, czy on będzie zamknięty, czy lepiej, żeby był otwarty, tak? Żeby są sytuacje nieprzewidziane. Natomiast dla mnie jedna rzecz jest kluczowa. To jest to, o czym powiedział pan prezes stowarzyszenia, tak? Czym są konsultacje? To nie może być spotkanie kawiarniane, że my powiemy swoje, pracodawca swoje i się rozejdziemy i pracodawca zrobi tak jak chce. Bo to jest błąd tej ustawy pierwszej, przetransponowanie dyrektywy. Bo w dyrektywie i zresztą w dyrektywie europejskiej zakładowej to jest napisane, po angielsku to można przeczytać, że konsultacje powinny być prowadzone w sposób efektywny. Czyli że powinny zakończyć się w jakiś efektywny sposób. Nie to, że rozmawiamy i się rozchodzimy, tylko na przykład powinno być zawarte porozumienie, powinien być jakiś efekt końcowy, gdzie jest wypracowany kompromis, tak? Nie, my powiemy swoje, oni powiedzą swoje i tak pracodawca na końcu powie, no dobrze, to nie macie osobowości prawnej, skonsultowaliśmy, my zrobimy po swojemu. Konsultacje powinny być efektywne, zakończone jakimś, nie mówię jakim, bo to jest kwestia do dyskusji, tak? Podpisanym dokumentem. Oczywiście nie zapominajmy, że rady pracowników, nie mając osobowości prawnej, nie mogą niczego negocjować. To jest ten problem. Negocjują związki zawodowe. I oczywiście w 80% przypadków Rada Pracowników, tak jak powiedział pan mecenas OPZZ-u, Rady Pracowników funkcjonują tam dobrze i skutecznie, efektywnie, gdzie jest związek zawodowy, gdzie jest ta siła wsparcia. Tutaj Volkswagen, ja rozmawiałem, bo to też był, żeśmy kiedyś mieli kontakt, oczywiście te standardy w Volkswagenie funkcjonują. Europejska Rada Zakładowa, którym Volkswagen działa w sposób modelowy. Jakbyście państwo byli na jakiejkolwiek konferencji związkowej, to komisje zakładowe w Poznaniu czy w Polkowicach są stawiane za wzór współpracy z pracodawcą. Tak? Nie wiem, dlaczego akurat tutaj z Radą Pracowników to nie funkcjonuje. Tak?
Volkswagenie nie ma Rady Pracowników, te kompetencje na poziomie pierwszej ustawy przy związki zawodowe funkcjonują oparcie o porozumienie. I nie mają z tym problemu, jest to wzór Solidarność. Ja mówię, że inne związki. Solidarność stawia to jako zawsze na konferencjach międzynarodowych jako wzór modelowego funkcjonowania dialogu między pracodawcą a stroną społeczną. Mówię o Volkswagenie Poznań i Volkswagenie Polkowice, nie mówię o tej spółce, która jest jakoś tam z boku w tej grupie, tak, gdzie no jest ten problem. Ja wiem, dlaczego on jest, ale to nie jest ważne w tym momencie, tak? Więc z tego punktu widzenia, oczywiście ustawa powinna być nowelizowana, to jest pytanie, co powinno być kluczem? Z mojego punktu widzenia, z tego 10-letniego doświadczenia bycia na tym, nazwijmy to, rynku, tak? I pracując dla rad też we Francji, w Niemczech, czy w Stanach, w UK, czy dla europejskich rad zakładowych, widzę, że kluczem jest efektywność. Konsultacja musi być zakończona, musi mieć jakiś efekt. W jakiejś postaci umowy, porozumienia podpisanego, tak? Że to nie jest dyskusja przy kawie, która się niczym nie kończy i nie ma żadnego przełożenia potem na funkcjonowanie. Oczywiście ja nie będę okłamywał, że często ten kompromis dotyczy jednego przecinka, tak? W jakiejś tam kwestii, ale czasami ten przecinek jest tym kamyczkiem, który rusza tą lawinę dalej. Natomiast do tego katalogu, który Państwo jeszcze zaproponowali, druga rzecz, to o czym mówił też Pan Ciąba. Kluczowym dla rad pracowników funkcjonalnych, nie oszukujmy się, jest ich niezależność, to żeby one były jakoś upodmiotowione, czy miały ten budżet, tak? Że same decydują, czy chcą mieć szkolenie, jakie chcą mieć szkolenie, czy chcą mieć ekspertyzę prawną, ekonomiczną, tak? To im daje niezależność. To im daje niezależność. We Francji jest tak, że jest to procent od funduszu wynagrodzeń w niektórych przypadkach, w niektórych radach pracowników, tak? To weźcie Państwo zaproponowali to rozwiązanie z europejskich rad zakładowych, ok, to też jest kwestia do dyskusji. Ale to jest drugi element, czyli pierwszy. Efektywność, nie dyskutujemy potem, tylko żeby dyskutować, bo informacje w przypadku wodociągów u Pani poseł myśmy zdobyli z zewnątrz. Nie musiałem pracodawcy. Ja często pracodawcy nie pytam w ogóle o informacje, bo wiem, jaka będzie odpowiedź. Mając swoją bazę danych, ja jestem, czy to z KRS-u, czy skądś inąd, jestem w stanie te informacje wyciągnąć. Tak? Kluczem jest to, żeby ta rozmowa, ta dyskusja przyniosła na końcu jakiś efekt. Była skuteczna, efektywna. I dwa, żeby rady pracowników miały tą niezależność poprzez to, że mają jakiś budżet. Tak? Jeśli go nie wykorzystają, to on oczywiście wraca do boli, ale żeby same o tym decydowały. Nie muszą tych pieniędzy wydać, ale jeśli mają potrzebę, to nie muszą się zwracać do pracodawcy o dofinansowanie. Wiadomo, że pracodawca powie, no dobrze, my konsultujemy coś, ale po co ja mam wam za to płacić, skoro to jest przeciwko, on to tak robiła po zasadzie, ja mam za to płacić. Nie, niech to będzie raz z góry ustalone, że należy się ta kwota i w związku z tym my możemy ją wykorzystać lub nie, ale mamy ten luz, tą niezależność. Bardzo dziękuję. Czy jest tutaj jakieś konkretne jedno pytanie do panelistów? Pan ma pytanie? Ja mam pytanie takie związane z tym, o czym rozmawialiśmy. Proszę. To znaczy, chciałbym się odnieść do tej sprawy. Tu pan mecenas powiedział, że są związki zawodowe, po co rady pracowników, tak na dobrą sprawę, że te 10% to jakby przymusza pracodawcę. A ja bym chciał powiedzieć tak. Myślę sobie, że tutaj będę w mniejszości. Na pewno tu więcej jest związkowców niż nie związkowców w radach pracowników. Ale ja widzę i ja sam jestem tym przykładem tej reprezentacji pracowników, które nie chce się zapisać do żadnego związku. Ja chcę pracować na rzecz przedsiębiorstwa i tej części pracowników, które nie zapisują się do związku. Z różnych powodów. To nie ma najmniejszego znaczenia z jakich powodów. I to jest pierwsze ciało, tak, takie, które daje możliwość niezwiązkowcom zajmowania się sprawami przedsiębiorstwa, w którym pracuję. Niejednokrotnie tych pracowników niezwiązkowców jest więcej niż związkowców w przedsiębiorstwie. I zgadzam się co do tego, że wspólne działanie związków zawodowych i rad pracowników przyniesie lepszy efekt. One mogą się częściowo zazębiać, nie zazębiać, mogą się powtarzać. Z mojego punktu widzenia nie ma to najmniejszego znaczenia, bo nie wchodzimy w sobie w kompetencje w ten sposób, że wykluczamy siebie nawzajem, tylko wzmacniamy się. To jest dla mnie ta sytuacja najistotniejsza, wynikająca z działania Rady Pracowników w przedsiębiorstwie. Żebyśmy mogli stanowić większą siłę, żeby coś uzyskać.
A tu w tej chwili ta dyskusja często przychodzi tam, że ach, po co, tu są związki, tu, tamto. To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli nam przyświeca cel, że naszym wspólnym dobrem jest przedsiębiorstwo, w którym pracujemy, to wspólna praca na rzecz poprawy działalności w tym przedsiębiorstwie powinna być nadrzędna. Słabość rad pracowniczych moim zdaniem polega na tym, niezależnie czy ta ustawa, czy to, którą zostanie znowelizowana, jest taka, że tak naprawdę w przeciwieństwie do związków zawodowych nie mamy centrali. Tak? Nie mamy tego gremium takiego, które siedzi, które jest tam wybierane, które jest słuchane przez innych, tak? Bo przyjdzie przewodniczący związku zawodowego jednego, drugiego, trzeciego, to z nim się ktoś liczy. A tak naprawdę z Radą Pracowników to my tutaj jesteśmy Radą Pracowników, jesteśmy jakimś gremium, bo się tutaj zgodziliśmy przyjechać. Powiem również pani poseł w ten sposób, pani mówi, konsultacje są potrzebne. Spotkania, na których spotykaliśmy się w różnych miastach i to spotkanie dla mnie osobiście jest konsultacją. Pani może przekazać, że grupa osób, które były tutaj i są członkami Rad Pracowników, wypowiadają się, mają takie oczekiwania. Podkładem do tego mogą być spotkania, które odbywaliśmy w poszczególnych miastach, bo to są prawdziwe konsultacje społeczne. Na tym polega. Każdy miał prawo się wypowiedzieć tutaj i wcześniej na naszych spotkaniach. Także ja widzę tę sprawę w ten sposób, odpowiadając na te wątpliwości, które tutaj pani poseł i pan miał na temat tego, czy powinny, czy nie powinny być Rady Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Pan mógł powiedzieć imię i nazwisko, bo ja jeszcze zapomniałem. Nie ma sprawy. Zapomniałem powiedzieć, że ta konferencja skończy się transkrypcją. Przepiszemy te Państwa wypowiedzi. To będzie jeszcze jeden element rzecznictwa i dialogu społecznego, jak sobie to wyobrażamy, kiedy pójdziemy do posłów, tak? Więc jeżeli Państwo nie chcecie być, raczej możecie być jawni, a nie anonimowi, to prosiłbym przy tych wypowiedziach już do końca podawać swoje imię i nazwisko. Krzysztof Zbroiński, Energetyka Cieplna Polszczyzna. Dobrze. To zainspirował mnie, ma pan do kolejnego pytania, którego nie planowałem, ale myślę, jest ciekawe. Co Państwo na to, żeby powstała jakaś centrala rad pracowników, która miałaby swoje miejsce w Radzie Dialogu Społecznego? Bo jak to się dzieje, że tyle osób w Polsce nie ma swojego przedstawiciela rady w Radzie Dialogu Społecznego, która to rada zajmuje się dialogiem społecznym? Może pan z OPZZ tym razem. W pierwszej kolejności tylko dwa słowa ad vocem. Ja nie powiedziałem, po co są rady pracowników. Ja jestem legalistą, szanowni państwo. Jeżeli mamy taką ustawę i chcemy skorzystać z takiego uprawnienia, to jest jak najbardziej za. Ja powiedziałem wręcz przeciwnie, że jest to potrzebne, ale potrzebne w mojej opinii narzędzie dla związków zawodowych, bo wtedy jest to, tak jak pan powiedział, najbardziej efektywne, kiedy jest to narzędzie uzupełnione. Przepraszam, bo ja zapomniałem, przepraszam, że tak panu przerywam, ale to mnie akurat emocjonuje. Zapomniałem się odnieść do tego, że pan już dwa razy powtórzył, że to ma być narzędzie, tak? To ja mam takie pytanie, czy pan traktuje Radę Pracowników nie jako instytucję, która jest ważna dla funkcjonowania naszego państwa, tylko jako narzędzie dla związków zawodowych, tak? Bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To niech pan wyjaśni, bo ja jakoś mam takie negatywne, ale może niech pan przekona. To może tutaj to bardzo pozytywne tego słowa znaczenie, skuteczne narzędzie do tego, żeby wzmocnić tą partycypację, wzmocnić dialog, wzmocnić siłę rażenia pracowników i tak jak powiedziałem, chodzi o to, żeby ta współpraca była zawiązana. Mało tego, ja powiem jeszcze jedną kwestię. Bardzo często pojawia się za radą pracowników, pojawia się związek zawodowy. To jest częsty schemat. Ja zauważyłem, zresztą teraz na przerwie też podeszły do mnie osoby, które powiedziały, że mają radę pracowników, chciałyby założyć związek zawodowy. No to jest też bardzo często pierwszy krok, więc ja absolutnie nie jestem przeciwko zakładaniu rad pracowników. Mało tego, jak
powiedziałem wcześniej o żółtych związkach zawodowych czy o związkach zawodowych białych kołnierzyków. Rozmawiałem z osobami, które zajmują się tym zawodowo, czyli zakładają w zakładach pracy te pracownicze, te pracodawców, związki zawodowe. To są zazwyczaj osoby wywodzące się z organizacji pracodawców i w kuluarach bardzo często te osoby mi mówią, że prędzej czy później taki związek usamodzielnia się i przystępuje do jakichś centrali, bądź działa samodzielnie, ale już nie z inspiracji pracodawcy dla pracodawcy, ale orientując się, jakie są uprawnienia po stronie związkowej, zaczyna działać dla załogi, bo tak ten tryb bardzo często funkcjonuje. Więc absolutnie nie miałem nic złego na myśli, mówiąc narzędzie, chciałem to jak najbardziej pozytywnie, chociaż cały czas będę trzymał się swojego zdania, że moim zdaniem, tak jak tu zostało powiedziane, bardzo ładnie, bardzo podobało mi się to określenie, Rada Pracowników bez związków zawodowych jest zdecydowanie mniej efektywna. Ja w ogóle zastanawiam się, czy można mówić o skutecznej Radzie Pracowników, no bo skuteczne może być w pozyskiwaniu informacji i w konsultowaniu, ale czy konsultacja może być skuteczna? Nie wiem, dla mnie uzgodnienia mogą być skuteczne, prawda? Podpisanie jakiegoś porozumienia, źródła prawa pracy. Jeżeli ja podpiszę jako związek zawodowy jakieś porozumienie z pracodawcą i to nie jest realizowane, to każdy z pracowników może pójść do sądu i dochodzić swoich praw, walczyć o wskazać konkretne roszczenie. To jest dla mnie ta skuteczność, ale tak jak mówię, każdy oczywiście może mieć swoje zdanie. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące Rady Dialogu Społecznego, no chyba odpowiedź jest oczywista z mojej strony. No ja uważam, że no jest to ciało, gdzie rozmawiają pracodawcy, gdzie rozmawiają pracownicy, gdzie rozmawia strona rządowa i no być może należy poszukać innych takich pól, gdzie państwo będą mogli uczestniczyć w takim dialogu, ale ja się bardzo boję rozmywania dialogu. Po prostu tego się obawiam, że jeżeli zaczną dołączać różnego rodzaju inne instytucje z całym szacunkiem oczywiście do każdej z tych instytucji, do każdej fundacji, od najmniejszej do największej, to obawiam się, że będzie trochę tak jak z firmami, gdzie jest 140 czy 160 związków zawodowych. Ja też znam takie firmy i wiem, jak tam wygląda dialog społeczny. No, uważam, że czym silniejsza i bardziej jednolita ta reprezentacja, tym ma więcej do powiedzenia i większą siłę wrażenia. Aczkolwiek na przykład te zapisy, które tutaj były dotyczące tej centralizacji, można powiedzieć, w tej państwa projekcie, czyli tam w koncernach, naprawdę, jeżeli to jest pracodawca u pracodawcy, żeby zrobić taką możliwość wyboru poprzez elektroniczność delegatów czy jakąś nadrzędną strukturę, to z punktu takiego mojego prywatnego, jako prawnika wyglądało to dość powiedziałbym interesująco, ale to dotyczy konkretnego Dobrze. Zakładu pracy, a nie. Dziękuję bardzo. A pani poseł, jakie ma zdanie, jeśli chodzi o przedstawicieli Rad Pracowników w Radzie Dialogu Społecznego? Szanowni Państwo, przede wszystkim, jeżeli można się jeszcze odnieść do poprzedniej wypowiedzi Państwa, to ja bym bardzo tutaj chciała podkreślić, że jestem za tym, żeby wzmocnić rzeczywiście prawo pracowników i przedstawicieli do informacji i konsultacji i również jestem za tym, żeby wzmocnić związki zawodowe w zakresie negocjacji, bo Szanowni Państwo, to są dwie różne kompetencje tych dwóch różnych instytucji i one powinny się wzajemnie uzupełniać i z tego, co ja doświadczam, tak jest. Być może, że tutaj są właśnie niektórzy z Państwa, gdzie nie ma związków zawodowych, więc sytuacja wygląda nieco inaczej. Natomiast z tego, co mi wiadomo i z tymi radami pracowników i tymi związkami zawodowymi, z którymi ja mam kontakt, jest współpraca i wzajemnie te instytucje się uzupełniają i nie ma tutaj żadnych problemów. Jeśli chodzi o pytanie tutaj odnośnie instytucji jakiejś, która powinna być powołana. Szanowni Państwo, ja przypominam sobie, jak rady pracowników powstały, jak ustawa została tutaj zaimplementowana. I wówczas to właśnie w Komisji Krajowej powstała, nie pamiętam, czy to była komórka, czy no, w każdym razie była osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie rad pracowników. Odbywały się szkolenia w tym zakresie i tu było rzeczywiście wsparcie, no, myślę, że do tej pory. Komisji Krajowej Solidarności, tak? No, były szkolenia i te szkolenia odbywają się w zasadzie do tej pory. Tutaj ja wspominałam już o tym, że te szkolenia odbywają się. My na przykład korzystaliśmy z doradztwa tutaj firmy Espachter, zrobiliśmy 350 prawie szkoleń. Natomiast
Natomiast no, tutaj no, my jako Solidarność również angażowaliśmy w te szkolenia. Także ja mówię, tutaj musimy się wzajemnie uzupełniać, jako związki zawodowe i jako rektorzy. Ale czy wracam do Rady Dialogu Społecznego? Czy w takim ciele powinny być reprezentowane rady, które tak na przykład jak pan nie są związkowe? To znaczy myślę, że ta reprezentacja w komisji, tutaj właśnie w Radzie Dialogu Społecznego jest właśnie poprzez związki zawodowe. Jeśli nie ma w zakładzie pracy związków zawodowych, to rzeczywiście jest problem. Natomiast no, to jest kwestia po prostu dyskusji i zastanowienia się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Dziękuję. Panie prezesie, teraz pan. Co z tą Radą Dialogu Społecznego? Jak pan to widzi? Daliście nazwę naszemu spotkaniu Ogólnopolskiej Forum Rad Pracowników. Nazwa zapożyczona, jak rozumiem. Ruch, w którym działałem, zorganizował 6 forów rad pracowniczych wówczas, przeciwnie państwowych. I wydaje mi się, że to jest do dobrych tradycji. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest jedyna możliwa prawnie forma współpracy, poza oczywiście sieciowaniem, które umożliwia internet teraz. To jest dodatkowy instrument, którego myśmy nie mieli. Natomiast ja nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że dyskutując o radach pracowniczych, zapominamy o tym, czemu te rady pracownicze mają służyć. Dla mnie jest oczywiste, że upodmiotowienie pracowników. To, żeby pracownik czuł się w miejscu pracy, gdzie spędza więcej niż 1/3 życia, bo przecież pracujemy więcej niż 8 godzin dziennie, przeciętnie. I ważne jest, żeby miał, idąc do pracy, czuł się, że to jest miejsce, mimo że właścicielem jest ktoś inny, ale także moje, bo spędzam tam dużo czasu, jestem zainteresowany tym, żeby mógł zarobić więcej. Denerwuje mnie to, że jest, mimo że jest prywatny właściciel, że jest marnotrawstwo, że się nie szanuje, środowiska. No takie rzeczy elementarne, które mi jako człowieka i obywatela, no krew mnie czasami zależy. Ja chciałbym, żeby mnie traktowano jako człowieka, a nie jako maszynę do zarabiania pieniędzy, w dodatku te pieniądze lądują w innych kieszeniach, a mniej w moich. I wydaje mi się, że forum, takie spotkania, myślę, że raz do roku to może być sensowne, może się okazać efektywną formą pod warunkiem, że to forum się skończy czymś. Rozumiem, że dzisiejsze forum skończy się apelem do wicepremiera Morawieckiego, ale ja chciałem podsunąć Państwu pomysł na przyszłe forum. Jest instrument prawny petycji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na kolejnym forum rad pracowników zwrócić się z petycją do marszałka Sejmu, żeby Sejm wypełnił swoje funkcje kontrolne, a mianowicie, żeby dokonał przeglądu funkcjonowania tejże ustawy. I wtedy dopiero będzie możliwe podjęcie dyskusji, która stanie się dyskusją nie ludzi zaangażowanych w Radę Pracowników, tylko dyskusją polityczną. I być może problem będzie można skutecznie i problemy poprawy tych przepisów można będzie rozwiązać skutecznie. Instrument petycji jest wykorzystywany śladowo, także dlatego, że kolejne kadencje parlamentu no, zwlekały z doprecyzowaniem ustawowym, jak składanie i wykonywanie wniosków które zawierają petycje mają być wykonane. Czyli instrumentarium pewne prawne jest do efektywnego działania, warto z niego korzystać, natomiast wobec tego, że rady pracowników nie mają osobowości prawnej, no to powoływanie bytu ponadzakładowego jest niemożliwe i w każdej chwili jakby takie próby były dokonywane, zostanie powtarzone. Dziękuję. Piotrze, ja to pytanie oczywiście powinienem zadać panu ministrowi. No niestety ministra nie ma, tak? Nie wiem, czy mamy jakieś informacje, ale chyba widzę, że osoby od nas jakby nie sygnalizują, że mają jakieś informacje, więc czekamy dalej. Piotrze, co ty w ogóle na kwestię bycia, czy głosu rad pracowników w Radzie Dialogu Społecznego? Zacznijmy od tego, ja też się odniosę także do wypowiedzi pana mecenasa, że naszą troską w pierwszej kolejności są te przedsiębiorstwa, gdzie nie ma związków zawodowych.
Tam, gdzie są związki zawodowe, tam pracownicy jakoś sobie dadzą radę. Rady pracowników tam jakoś sobie dadzą radę, prawda? Tylko, że cała ta nowelizacja jest nastawiona głównie na to, żeby pomóc najsłabszym, tym, którzy nie mają jakiejkolwiek reprezentacji w tych 85% firm. I oczywiście związki zawodowe nie mają wobec tych osób żadnych formalnych zobowiązań, bo tam nie mają członków, nie płaci składek i tak dalej, ale jest coś takiego jak, nie chcę tu nadużyć tego słowa, które zostało bardzo sprofanowane, ale które jest ważne, jak etos, które zobowiązuje także związki zawodowe do reprezentowania tych 85% pracowników, którzy nie są zrzeszeni, bo są najsłabsi, bo nie potrafią się zorganizować, niekoniecznie z własnej winy, a nawet jeżeli z własnej winy, bo brakuje im know-how, jakiejś wiedzy, doświadczenia, to przecież nie będziemy im robić z tego wyrzutu, tylko pomagamy jednym i drugim. I dlatego zniesienie tego, tej bariery w postaci wniosku 10%, a jeszcze raz chcę przypomnieć, że te osoby, które w odróżnieniu od założycieli związków zawodowych w zakładzie pracy, którzy składają podpis, nie są chronieni przed represjami ze strony pracodawcy. Prawda? I dlatego nie ma tych wniosków. Po prostu tak to zostało pomyślane w 2006 roku celowo. Żeby koncentrować się właśnie na tych 85%, bo ja, no nie chcę zabrzmi jako zarzut, bo ja rozumiem, że związki zawodowe w pierwszej kolejności chcą dbać o swoich członków, ale tak jak Pan użył terminu narzędzie, ja rozumiem, że nie w złym rozumieniu tego, nie w instrumentalnym rozumieniu tego słowa takim, ale to jest, nie chcę, żeby, bo ja nie chcę tutaj eskalacji jakby sporu między nami, bo ja chciałbym znaleźć modus vivendi, prawda, a nie linię podziału. Ale tak naprawdę proszę powiedzieć, no powiem to, co myślę, tak? Że jest to dbanie o wygodę funkcjonowania związku zawodowego na rzecz pracowników w 15% firm, gdzie jako tako pracownik jest lepiej lub gorzej chroniony, kosztem tych 85% tych związków nie ma. I to mnie boli po prostu, bo my mamy zobowiązania wobec tych osób, które po prostu nie mają żadnej po prostu ochrony minimalnej. Tam Rada Pracowników nie daje żadnej ochrony, wiemy o tym, bez związku zawodowego. Nic nie daje, ale mimo wszystko, jeżeli się już pojawi gdzieś, to sam Pan powiedział, może być zaczynem związku zawodowego. Natomiast generalnie chcę wrócić do sprawy, ja zgadzam się z jednym zdaniem Pana, że niedobrze by było, gdyby Rada Pracowników została związkiem zawodowym BIS. Prawda? To jest rzeczywiście, i my poszukujemy, chociaż w tej nowelizacji to nie znalazło odzwierciedlenia, bo znalezienie takiej formuły od strony prawnej opisanie jest niezwykle skomplikowane. My bardziej widzimy Radę Pracowników jako podmiot, który troszczy się o całe przedsiębiorstwo. Od czasu, kiedy zarządy firm, słyszymy o tym przecież bardzo dużo, że zarządy, ile spraw jest o działanie na szkodę spółki. Tak naprawdę zarządy firm coraz częściej nie kierują się dobrem przedsiębiorstwa, nie kierują się zobowiązaniami społecznymi, które ma przedsiębiorstwa. W ogóle neoliberałowie kwestionują taki byt jak zobowiązanie społeczne przedsiębiorstwa. Oni uważają, że przedsiębiorstwo ma tylko przynosić zysk, kropka. Otóż, od kiedy zarządy zaczęły się kierować interesem właścicieli coraz częściej, mimo że kodeks spółek handlowych im tego zabrania, mają się kierować dobrem przedsiębiorstwa, a nie właścicieli. Ale to jest obchodzone bardzo często. Kierują się interesem stąd na przykład te outsourcingi, wyprowadzania części produkcji za granicę lub do innych spółek. To nie służy przedsiębiorstwu, to służy właścicielom. A jest napięcie w interesach właściciela, a przedsiębiorstwa. Szczególnie te regulacje widać się w części kodeksu spółek handlowych, który dotyczy spółek akcyjnych. Tak, jak właściciele, tutaj to była pierwsza część wypowiedzi, a więc z jednej strony tak jak zarządy kierują się niedobrem przedsiębiorstwa, a interesem właścicieli. Tak, związki zawodowe najczęściej kierują się interesem pracowników, a nie dobrem przedsiębiorstwa. Powiedzmy to sobie szczerze, że może się zdarzyć, nie zawsze tak jest, ale często się zdarza, że tu jest napięcie w tych interesach. I ja sobie, i to dobrze, bo oczywiście interesy pracowników powinny być reprezentowane partykularnie, one są znacząco niedowartościowane w Polsce. To ja nie mówię, że związki tu przeginają prawda, swoje roszczenia, w ogóle nieprawda, to jest propaganda w mediach za pieniądze działa departamentów PR, dużych koncernów, robiona przyprawianie gęby związkom, prawda, jako agresywny przyrząd, które żądają za dużo.
ale ja sobie wyobrażam, że w tej mojej takiej utopii może się zdarzyć w ten sposób, że Rada Pracowników będzie mając to przedsiębiorstwo, raz się zewrze z zarządem, a raz ze związkiem zawodowym. I jednocześnie związek zawodowy będzie miał uprawniony do reprezentowania tego partykularnego interesu. I tu możemy wprowadzić taką linię demarkacyjną, ale ja tu mówię o utopii. Ta ustawa, ta propozycja nowelizacji tego nie zawiera, bo to byłoby zbyt kontrowersyjne, to byłoby i trudne do opisania prawnego. Prawda, więc ta nowelizacja tego nie zawiera, ale że generalnie do tego ideału, bo związek zawodowy de facto, jeżeli dobrze reprezentuje pracowników, to nie współrządzi firmą, nie współzarządza, bo kieruje się interesem partykularnym, uprawnionym, etycznie absolutnie uprawnionym, więc nie jest to zarząd, ale jednak partykularnym interesem. A Rada Pracowników to jest w mojej utopii ciało powołane do kierowania się dobrem przedsiębiorstwa i jego zobowiązaniami społecznymi. I dlatego na przykład ja powiedziałem na samym początku, może trzeba to wpisać do ustawy, dlaczego nie, że Rada Pracowników nie reprezentuje indywidualnych interesów pracowników. Prawda? Ja sobie nawet wyobrażam, że silna Rada Pracowników w zakładzie pracy powinna mieć silny związek zawodowy, nawet gdyby miała się z nim ścierać. Dlaczego? Bo jak nie będzie związku zawodowego, to ludzie będą pokładali nadzieję w Radzie Pracowników jak w związku zawodowym i zepchną w tą koleinę, oprócz tego, że pracodawcy najczęściej traktują Radę Pracowników jak kolejny związek zawodowy i wpychają Radę w tą koleinę. No tak, ale ja zastrzegam, że tu podzieliłem się z Państwem trochę swoją utopią, a są realia i nie możemy od nich abstrahować, prawda? I jest w interesie i związków zawodowych, i Rad Pracowników znalezienie jakby pokoju, znaczy współpracy. No, dlatego, że strona pracownicza jest na tyle słaba, że gdybyśmy mieli się jeszcze tutaj dzielić, nie znaleźć wspólnego języka, prawda, to już w ogóle jakby pracownicy zostaną rozegrani do końca. I to jest kwestia dojrzałości i działaczy związkowych, i działaczy rad pracowników. Ja nie wiem, czy Państwa, z Państwa ze szkoleń, którzy pamiętają, na przykład namawiałem jako dowód, jako przykład takiego drobnego rozwiązania, prawda, jak przekazywać informacje związkom zawodowym. Ja tu jeszcze chcę odnieść się do pana mecenasa. Jest jednak w informacji jedna ogromna przewaga rad pracowników nad związkiem zawodowym. Otóż pracodawcy interpretują zapis ustawy o związkach zawodowych, że to nie dotyczy planów na przyszłość. Informacje potrzebne do działania związków zawodowych to są informacje dotyczące tu i teraz i wcześniej. A nie jest, i tak pracodawcy najczęściej twierdzą, nie dotyczy planu. Natomiast jeśli chodzi o nawet o obecną niedoskonałą ustawę, tam można wyczytać z tego artykułu 13, że dotyczy też zamiarów na przyszłość pracodawcy. Prawda? I to jest jednak przewaga Rady Pracowników w tych nieszczęśliwych zapisach, bo tak nie powinno być. Związki też powinny mieć prawo dostępu do pewnej informacji dotyczącej przyszłości przedsiębiorstw. Tak? Nie takich, że za miesiąc robimy zwolnienia grupowe, tylko takich planów 3-letnich lub coś koło tego, więc związki mają przewagę. Mam sygnał, żeby kończyć, ale zacząłem się rozkręcać. Tak, ale dobrze, dużo dzisiaj mówiłeś, więc dajmy głos. Pani poseł, a później pytania z sali. No, szanowni Państwo, ja tutaj nie mogę się zgodzić w pełni ze stanowiskiem pana eksperta, pana Piotra. Dalej podtrzymuję swoje stanowisko, że związki zawodowe kierują się rzeczywiście ustawą o związkach zawodowych, która istnieje od 1991 roku, ja przypominam. Związek zawodowy stoi na straży przestrzegania praw i interesów pracowniczych, broni interesu indywidualnego pracowników, ale również broni interesów zbiorowych pracowników. Także to podkreślam, to nie jest indywidualna obrona pracownika, to jest indywidualna obrona, ale również przede wszystkim jest to interes zbiorowy, który związek zawodowy ma obowiązek bronić w swoim zakładzie pracy. Również chciałabym bardzo mocno podkreślić, że związki zawodowe stawiają na to, żeby przedsiębiorstwa dobrze prosperowały. I nie jest prawdą, że związek zawodowy ma roszczenia tylko i wyłącznie pracownicze, ale bierze pod uwagę również sytuację w zakładzie pracy. Więc tutaj to, z tym się absolutnie nie zgadzam. Kiedy idziemy na negocjacje, to za każdym razem musimy przeanalizować sytuację ekonomiczną, finansową, musimy wziąć pod uwagę uwarunkowania finansowe, tak, czy to są
wynagrodzenia, czy to są tudzież inne kwestie, zawsze jest ten interes również zakładu pracy, bo przecież no, jeżeli nie będziemy brać tego interesu zakładu pracy, to tak naprawdę no, za chwilę możemy się pozbyć swoich miejsc pracy. Dlatego tutaj to wszystko wzajemnie musi się uzupełniać i współgrać. Jestem związkowcem praktycznie od początku, 18 już lat i tak to postrzega, tak to funkcjonuje i tak obserwuję, że tak rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o tutaj wypowiedź pana, że członkowie rad pracowników nie są chronieni. Są chronieni. Ustawa mówi o ochronie członków rad pracowników. Nie można z taką osobą wypowiedzieć. No ci, co wnioskują, i owszem, ale oni mogą pozostać anonimowi przecież. Przy założeniu oczywiście. No to akurat tak, to się zgadza. Dobrze, bo ja zrozumiałam w drugą stronę. Dobrze, to okej. To jest jak najbardziej zasadne, tak? Natomiast, szanowni państwo, przecież to wynika, założenie rad pracowników wynika z ustawy. Więc no ja tutaj nie wiem, no może rzeczywiście są takie sytuacje, że pracownicy są w tym momencie zagrożeni, jeżeli nie ma związku zawodowego, aczkolwiek ja w swojej praktyce się z tym nie spotkałam. Jeśli chodzi, no to chyba już w zasadzie wszystko. Jeszcze chciałabym raz podkreślić kompetencje. Rada Pracowników jest to organ, który zajmuje się właśnie konsultacją, zajmuje się pozyskiwaniem informacji w takim zakresie właśnie, jak ustawa wskazuje. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje związków zawodowych, to związki zawodowe kierują się właśnie obroną praw i interesów pracowniczych, interesów indywidualnych swoich członków związku, interesów zbiorowych również, to ustawa podkreśla. Także jeżeli są negocjacje układów zbiorowych czy regulaminów jakichkolwiek, to występują w interesie zbiorowym, czyli w interesie wszystkich pracowników, no również tych niezrzeszonych. Jeżeli nie ma związków, to jest reprezentacja pracownicza może być powołana. Są pytania z sali, tak? Ale krótko, bardzo krótko, no bo musimy oddać głos radą, tak? Nie możemy cały czas mówić o tym, tak? Jasne, oczywiście. Chciałem się tylko też odnieść do tej wypowiedzi. Znaczy tak, ja oczywiście jestem zdania, że tam, gdzie nie ma żadnej reprezentacji pracowników, ja osobiście wolałbym, żeby to był związek zawodowy, ale jeżeli ma nie być żadnej, to jak najbardziej rada tylko. Proszę pamiętać o tych ograniczeniach, tak? Rada pracowników nie może być założona w firmie, która zatrudnia poniżej 50 pracowników. Tak jak powiedziałem, 78% firm zatrudnia poniżej 50% pracowników. Rada pracowników nie może być zatrudniona poza sektorem, znaczy nie może być stworzona poza sektorem przedsiębiorstw. Chociażby przykład w OPZZ-cie, który nie prowadzi działalności gospodarczej, działa związek zawodowy, związek związku. Funkcjonuje rada pracowników, nie może funkcjonować, bo nie prowadzimy działalności gospodarczej. Kolejna kwestia. Szanowni Państwo, pracownicy, a co z osobami zatrudnionymi? Od niedawna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zresztą wyroku na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w związkach zawodowych mogą zrzeszać się również osoby zatrudnione, nie tylko pracownicy. Więc to też jest ważny element w kontekście no, obecnego stanu rzeczy, czyli coraz więcej osób jest zatrudnionych na innych podstawach niż stosunek pracy. Zlecenie, dzieło, kontrakt, umowa cywilnoprawna i tak dalej, i tak dalej. Te osoby reprezentują związki zawodowe. Ta ustawa jeszcze nie jest zmieniona, ale zmierza to właśnie w kierunku. Dziękuję. Kolejna kwestia. Tutaj była mowa o etosie, że związki powinny reprezentować też pracowników niezrzeszonych. Ja powiem inaczej. Związki zawodowe nie mogą reprezentować tylko swoich członków. Nawet jakby chciały, nie mogą. Nawet jakby chciały. Tak jest. Nie mogę podpisać układu zbiorowego tylko dla swoich członków. Nie mogę wynegocjować regulaminu pracy i wynagradzania tylko dla swoich członków. Nie mogę jakiegokolwiek porozumienia wynegocjować tylko dla swoich członków. A jeżeli wynegocjuję, to każdy pracownik będzie mógł dochodzić swoich uprawnień, wskazując na dyskryminację i teraz mamy co. Więc czy w zakładzie pracy, czy na Radzie Dialogu Społecznego związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników. Jeżeli chodzi o ochronę działaczy, to tu się borykamy z takimi samymi problemami. Dobrze, jeżeli chodzi o komitet założycielski, to 3 osoby z komitetu założycielskiego są chronione przez okres 6 miesięcy. Ale co z tego? Związek musi założyć 10 osób. Tak? Zresztą z ochroną też jest tak, że wiemy, jak bardzo często wygląda ochrona na papierze, a jak to wygląda w praktyce. Więc tutaj są niestety
podobne bolączki. I ostatnia tylko kwestia, ostatnie zdanie, bo była mowa o tym, że coraz mniej jest rad pracowników. Niestety z ubolewaniem można powiedzieć, że też coraz mniejsze jest uzwiązkowienie. Ale gdzie jest problem? Czy problem jest w tym, żeby zmieniać ustawę? Być może problem trzeba by z socjologami porozmawiać. Bo tak naprawdę ludzie nie angażują się tak jak kiedyś w tego rodzaju organizacje społeczne, stowarzyszenia i tak dalej. Jest też kwestia obaw po prostu pracowników o to, żeby zostało wyjaśnione. W pewien sposób występować. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam pani poseł, ale pani chce teraz zabrać głos, tak? Nie, nie, ale poseł mam obierzenie, oczywiście mogę. Ale mamy sporo osób na sali, tak? Więc chciałbym oddać im głos. Proszę, pani pierwsza. Dzień dobry, Agnieszka Wolska, G-Power Control z Łodzi. Ja mam pytanie do pani, pani poseł. Jeżeli, bo mam wrażenie, że pani ma, jest przedstawicielem związków zawodowych BIS. Jeżeli pani rozmawia z pracodawcą, to pani konsultuje czy negocjuje? Jako kto? Bo była pani przez pewien okres czasu podwójnym przewodniczącym. Przewodniczącym związków zawodowych, jak zdążyłam zauważyć, i przewodniczącym rady. I te, moim zdaniem, tutaj trochę się te dwie rzeczy się wykluczają. To się kłóci. Dziękuję za pytanie. Ja jeszcze raz podkreślę, szanowni państwo. Jeden organ nie wyklucza drugiego. My się wzajemnie rozumiemy. Ale szanowni państwo, no, mówię to z doświadczenia. No my też. Dlatego, znaczy, no, współpracujemy. Jako Rada Pracowników tutaj była współpraca i jest współpraca ze Związkiem Zawodowym i odwrotnie. Z Radą Pracowników się wzajemnie uzupełniamy. I to jest zasadniczy cel. Czym innym zajmuje się Rada Pracowników? Rada Pracowników, jeszcze raz podkreślam, zajmuje się uzyskiwaniem informacji i konsultacją, a Związek Zawodowy zajmuje się obroną interesów praw pracowniczych, praw tutaj z zakresu BHP. No to tym wszystkim, o czym mówi ustawa o związkach zawodowych. I tutaj w moim przekonaniu możemy się tylko uzupełniać i tak to przynajmniej u mnie funkcjonuje. Dziękuję. Następne pytanie. Tam z samego końca pierwsza osoba się zgłasza. Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Mam nadzieję, że powiem co powiem i będę musiał zaraz uciekać, bo widzę, że atmosfera jest napięta. Reprezentuję Stowarzyszenie Polska Społeczna, które współpracuje ze związkami zawodowymi. Organizujemy kampanię pracownicze i pomagamy zakładać związki zawodowe. I też jako związkowiec z tej perspektywy patrzę na problem rad pracowników. Widzę, że tutaj przede wszystkim w naszej dyskusji dochodzi do pewnego pomylenia pojęć czy mieszania wszystkich, właściwie trzech różnych sposobów na partycypację pracowniczą w jedno ciało i stąd powstają te napięcia. To znaczy, czym innym jest zarządzanie spółką, na przykład akcjonariat pracowniczy czy spółdzielczość, czym innym jest rada pracowników, czym innym jest związek zawodowy. I wszystkie te różne ciała mają różną rolę. Ja nam oczywiście najbardziej bym chciał, żeby to pracownicy sami zarządzali przedsiębiorstwem, sami powoływali zarząd. Niestety tak dzisiaj nie jest. Tę szansę straciliśmy już po 1989 roku i szybko jej niestety nie odzyskamy. Mamy więc rady pracowników, mamy związki zawodowe. Było mówione o Radzie Dialogu Społecznego, że Rada Dialogu Społecznego, że w Radzie Dialogu Społecznego były Rady Pracowników. Ale drodzy Państwo, no, to jest znów nie ta rola. Rada Dialogu Społecznego to zrzesza organizacje, które są reprezentatywne. Związki zawodowe, które są w tej Radzie, muszą zrzeszać 300 tysięcy członków, przynajmniej, żeby tam istnieć. Rada Pracowników ma doniosłe znaczenie na poziomie zakładu pracy, jeśli chodzi o konsultowanie i informowanie pracowników, jest bardzo potrzebna. Natomiast nie ma takiego mandatu jak związek zawodowy, który zrzesza na przykład na poziomie zakładu pracy kilkaset osób, który cały czas działa, spotyka się, kiedy członkowie zarządu są na bieżąco oceniani i mogą być odwołani. Jeśli chodzi o Radę Pracowników, wybrane raz na 4 lata, jest to od 3 do 7 osób. No i z całym szacunkiem i jak gdyby też tym, biorąc pod uwagę, że sam jestem entuzjastą istnienia Rad Pracowników, to Rada Pracowników nie może zastępować związku zawodowego, bo to są po prostu różne instytucje i są jak najbardziej potrzebne. Natomiast ta dyskusja tutaj między państwem zmierzała właściwie do takich napięć, konfliktów. Myślę, że ja jako osoba, która przyszła dzisiaj na konferencję, oczekuję od państwa odpowiedzi na pytanie, które jest zawarte w panelu, czyli jak zwiększyć faktycznie to zaufanie społeczne, jak zwiększyć ten kapitał społeczny. I moim zdaniem można zwiększyć poprzez efektywność, skuteczność Rad Pracowników. Wydaje mi się, że Związki Zawodowe i Rady Pracowników tutaj powinny ze sobą współpracować i zdecydowanie jedno bez drugiego też dobrze sobie nie poradzi, bo podam przykład życia.
Niedawno wszczęliśmy spór zbiorowy w Kolejach Wielkopolskich, gdzie wspieramy tam Związek Zawodowy. Związek Zawodowy istnieje od roku, do tej pory pracodawca nie chciał się z nim w ogóle spotkać. Musieliśmy zagrozić sankcjami karnymi, wczynając spór zbiorowy. Nagłośniliśmy sprawę medialnie, powiedzieliśmy, że zagroziliśmy strajkiem na kolei. Dopiero odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne, dopiero zaczął pracodawca z nami rozmawiać. Czy istnienie Rady Pracowników w tej firmie bez związku zawodowego doprowadziłoby do jakiejś większej partycypacji pracowników w tym przedsiębiorstwie? No niestety nie, bo pracodawca jest takim bucem i arogantem, że po prostu w żaden sposób nie liczyłby się z głosem pracowników, bo żeby głos pracowników był słyszalny, musi być moc. Muszą być ludzie, którzy po prostu odejdą od maszyn, którzy zatrzymają pociągi i którzy mają realne narzędzia no, jakiejś sprawczości. No i dlatego uważam, że jednak tutaj nie możemy mylić ról, musimy rozmawiać o tym, co jest naprawdę, a nie co sobie wyobrażamy, że co byśmy chcieli. Żyjemy w Polsce w roku 2016 i przejdźmy do tego. I moje pytanie brzmi, jak, jeśli chodzi właśnie o plan Morawieckiego, jeśli chodzi o Rady Pracowników, żeby wzmocniły możliwość realizacji tego planu, jak skutecznie pozyskiwać informacje od pracodawców, jak te informacje wykorzystywać w praktycznej działalności, jak może właśnie prowadzić współpracę związków zawodowych z radami pracowników, żeby te informacje przełożyły się na sukces w negocjacjach, bo myślę, że i radą pracowników, i związkom zawodowym chodzi o to, żeby pracownicy mieli wyższe płace, czyli żeby zyski były w firmie bardziej sprawiedliwe dzielone. I o to pytam Państwa. Tutaj jeden z panelistów zgłaszał się od razu do odpowiedzi, to proszę o odpowiedź. Ja w pierwszej mojej wypowiedzi powiedziałem, że chciałbym mieć marzenie. Mam takie marzenie związane z planem Morawieckiego. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, to podtrzymuję, nie wierzę za bardzo w zrobienie innowacyjnej gospodarki bez udziału pracowników. Natomiast elementem planu Morawieckiego może być połączenie innowacji w sensie technologicznym, czyli wymyślania nowych produktów, z innowacją społeczną w postaci partycypacji pracowniczej, której pierwszym elementem jest dostęp do informacji, czyli to, co Państwo próbujecie uzyskać. I można, Państwo może, udzielając pomocy publicznej, wymagać od beneficjenta, żeby wprowadził innowację społeczną w postaci udziału pracowników w zarządzaniu. Cała gama jest form, możliwości są naprawdę ogromne w tym zakresie, tak jak uważam, że i potencjał dla poprawy efektywności i innowacyjności polskich firm. Chcę rzucić ten pomysł Państwu pod dyskusję. Dziękuję. Piotrze, ja ci... Ale krótko. No bo naprawdę nie możemy na tylko. Tak, ja chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś. Ja tutaj mam nadzieję, że nie zostanę odebrany jako osoba, która dąży do konfrontacji. Mówię o znalezieniu modus vivendi. Ale prawda jest taka, powiedzmy to, musi to być powiedziane otwarcie i wprost, bo jak próbowałem to zrobić delikatnie, to zostało źle zrozumiane. Kto wszedł na czyje pole? W 2006 roku centrale związków zawodowych zgodziły się na zapis Henryki Bochniarz, że w firmach, gdzie nie ma związków zawodowych, wprowadzi się hamulce na powstawanie rad. No to zaraz, to nie było jakby zadbanie o swoje podwórko, tylko wejście i to utrudnienie życia pracownikom, właśnie zdradzenie swojego etosu. Powiem tu mocno, chociaż nie chcę nikogo tu obrażać, tak? Ale jak próbowałem być delikatny, to zostałem źle zrozumiany, albo nikt nie chciał zrozumieć. To związki za centrale związków, bo przecież ja z większości z Państwem wiem, że jesteście działaczami związkowymi na szczeblu zakładu pracy i prawda, mamy znakomity język, bo wiemy, jak to związkom pomaga i bardzo dobrze im pomaga dalej. Tak? Tylko chodzi o to, żeby ułatwić tym ludziom, tych 85%, którzy są nieuzwiązkowione, a centrale związkowe postanowiły zawrzeć kompromis. I to jest, Pani Poseł, najlepszy dowód na to, że, bo Pani cytowała zapisy ustawy, piękne zapisy ustawy, tylko że to są zapisy ustawy. Tak? I są przypadki, ja nie mówię, że generalnie nie w każdym momencie związki zawodowe tak się zachowują, prawda, i być może nawet w mniejszości przypadków. Ja tu nie generalizuję, ale mówię przytoczyć wiele przypadków właśnie, że związki zawodowe dbają partykularnie o interesy swoich członków lub grup zawodowych, gdzie akurat związki zawodowe są dobrze zorganizowane, a kosztem grup zawodowych, gdzie związki nie są dobrze zorganizowane. Ja chcę powiedzieć, w obecnym przedsiębiorstwie, którym kieruję, ja po swoim poprzedniku znalazłem zapis,
porozumienia ze związkiem zawodowym, jednym ze związków zawodowych reprezentatywnych zrzeszonych w centrali, który dawał jakby pewne koncesje tylko na rzecz członków tego związku zawodowego, nie wszystkich pracowników firmy. I oczywiście, że to było niezgodne z prawem. A kto pójdzie do sądu? Nie, pracownikowi niełatwo się idzie do sądu. Oczywiście, że to jest patologia, ja tutaj nie obciążam, prawda, i pewnie są przypadki patologicznych rad pracowników też. Więc ja nie chcę przez ten pryzmat rzucić, prawda, cienia w ogóle na działalność związków zawodowych, bo wracam do tego, musi być znalezione porozumienie, tak, jak żyć wspólnie w tych miejscach, gdzie jest i rada, i związki, i niech działają równo, prawda, czy wspólnie. Pamiętacie Państwo, ja sam na szkoleniach podawałem przypadek, jeżeli pracodawca odmawia informacji członkom rady, członkom związkom zawodowym, a daje członkom rady pod, prawda, przysięgą, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa, pamiętacie Państwo moje rozwiązanie. Bierzcie jako społecznych ekspertów rad pracowników członków kierownic związków zawodowych i będzie legalny dostęp do tej samej informacji, tak? Więc ja nie jestem ani związkowy i tak dalej, tylko że ja się kieruję interesem najsłabszych, 85% osób niezrzeszonych. Ja bym prosił, żeby związki zawodowe, które są jak słoń w składzie porcelany, troszkę się przesunęły i sobie nie szkodziły, a po prostu nie przeszkadzały tej większości, której po prostu nie reprezentują. Dziękuję. Dalej, tutaj nie mogę się z Panem zgodzić, nie możemy generalizować i wszystkich wrzucać do jednego worka. Generalnie związki zawodowe są po to, żeby bronić praw interesów pracowniczych, zbiorowych również i staramy się to robić jak najrzetelniej, najuczciwiej potrafimy. To, że są patologie, to tak jak Pan zaznaczył, one występują wszędzie. Także nie mówmy tylko i wyłącznie źle o związkach zawodowych, bo to jest jedyna w zasadzie reprezentacja związkowa, która rzeczywiście może i ma prawo ubiegać się o prawa pracownicze. Dzisiaj prawa pracownicze nie są przestrzegane, Szanowni Państwo, dobrze o tym wiecie. Ja muszę to powiedzieć, ponieważ na własnej skórze doświadczyłam tych negatywów ze strony pracodawcy. Łamią prawo, mimo że tego robić nie powinni. W świetle obowiązujących przepisów, mimo że mamy właśnie niekorzystne uwarunkowania w pracy, również mamy w sądach niekorzystne uwarunkowania, nie mamy nigdzie oparcia. Więc pracownik ma tylko i wyłącznie możliwość odnieść się do związku zawodowego i prosić o pomoc. Ja Państwu powiem tylko jeden przykład. Za swoją pracę związkową, bo wtedy byłam związkowcem i do Rady Pracowników dostałam się we wrześniu 2010, a do związku zawodowego na przewodniczącą zostałam wybrana w marcu 2010 i za swoją działalność niestety, ale byłam inwigilowana przez pracodawcę. Jeździło za mną 6 samochodów, tyle samo osób, śledziło to, co robię w godzinach pracy związkowej. Mało tego, Szanowni Państwo, udałam się do sądu, do prokuratury i tam niestety nie znaleźliśmy również rozwiązania tej sprawy. Pracodawcy są tak silni, że wykorzystują swoje uwarunkowania polityczne, wówczas swoje uwarunkowania polityczne wykorzystywali, żeby zamieść sprawę pod dywan. Czyli umorzono sprawę na prokuraturze, umorzono sprawę w sądach. Właśnie dlatego mówię, że ci działacze związkowi, którzy rzeczywiście ubiegają się o prawa pracownicze, właśnie są w taki sposób traktowani. I nie jest prawdą, że tylko i wyłącznie dbają o swoje własne, partykularne interesy. Dbamy o interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy. Dziękuję. Tam proszę, pan się zgłaszał, a później tutaj pani. Dwa pytania tylko faktycznie o radach pracowników. Pytanie do pani poseł. Czy podzieli pani moją opinię? Najpierw zmiany ustrojowe, potem zmiany w ustawodawstwie o pracy, o statusie rad pracowników. Czy działamy od góry, wicepremier Morawiecki, impuls w dół i czy znowu będzie pozytywny odzew? Dziękuję. Ja w ogóle to się powiem. To jest raczej pytanie do rządu, bo tutaj no, jako poseł to mogę tylko Państwu powiedzieć to, co już wcześniej powiedziałam, że ja widzę tutaj takie rozwiązania, żeby wzmocnić i Radę Pracowników i wzmocnić związki zawodowe, Rada Pracowników, wzmocnienie w zakresie konsultacji i przekazywania informacji Radzie, skuteczne oczywiście przekazywanie informacji Radzie,
oraz wzmocnienie związków zawodowych w kwestii negocjacji i reprezentacji pracowniczej. Także tutaj moje zdanie jest niezmienne w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Proszę pytanie. Dzień dobry, ja się nazywam Magdalena Kaźmierczak. Chciałam zapytać właściwie najpierw pana przewodniczącego i potem państwa. Pan przewodniczący słusznie powiedział, że rady pracowników nie mają osobowości prawnej, więc nie mogą się jako takie zrzeszyć. A w takim razie chciałam zapytać, czy jest możliwe powołanie czegoś w rodzaju stowarzyszenia, na przykład Stowarzyszenia Członków Rad Pracowników, i czy państwo mają intencję powołanie takiego ciała, bo teraz widzę, że państwa jest tutaj dużo. Mam takie wrażenie, słuchając głosów z sali, że jest to potrzebne. Jak się państwo teraz rozjadą, czy jak się rozjedziemy, to jakby takie spotkanie będzie za jakiś czas dopiero, więc taki chciałam państwu podać pomysł i zapytać też pana Rafała Górskiego, czy pomoże zainicjować takie stowarzyszenie, jeśli państwo mieli taką intencję. My pomagamy od 10 lat, więc musimy pomagać następne 10. To jest główne pytanie do państwa, tak? Na ile tu jest moc, energia i siła, tak? Jest to jakieś rozwiązanie. Nie wiem, na ile później ono może wpłynąć pozytywnie, no ale na pewno jest to jakaś innowacja, jak już mówimy tak dużo o innowacjach, mówicie to innowacja w stosunku do 10 ostatnich lat, które zaowocowały zmniejszenie liczby rad. 3000 do 500, co jest chyba dla mnie najlepszym dowodem, że ta ustawa jest w ogóle. Proszę. Proszę do mikrofonu, bo to się nagrywa. Piotrze Polej. Małgorzata Karpińska-Karbowska, Szpital Powiatowy w Kruszu. Jestem przewodniczącą Związku Pielęgniarek i Położnych oraz przewodniczącą Rady Pracowników całego szpitala. Otrzymałam najwięcej głosów. Jeżeli chodzi o reprezentowanie pracowników, mimo że w naszym związku jest tylko i wyłącznie zapis, należą pielęgniarki i położne, reprezentuje innych pracowników. Przy negocjacjach płacowych nie pomijam nikogo, czy to jest probalist, epis sprzątający, czy jest to laborant, czy jest to pracownik administracyjny. Więc tutaj zarzut, że związki pomijają tę kwestię, jest nie na miejscu. Jako Rada Pracowników potrafi zaopiniować negatywnie informacje, które otrzymuje od dyrektora. Przepraszam, ale marzenia są piękną rzeczywistością i mówią, że to jest połowa spełnionych rad. To, żeby pracodawca mógł współpracować i pozwolił na zarządzanie, żaden sobie na to nie pozwoli. Kolejną rzeczą, co mnie bardzo tu zdziwiło, z czemu państwo jesteście słabi? Wszyscy. Dlaczego pracodawca nie udziela na informacji? Bo nie mamy się do nich zwrócić. Ale proszę państwa, dlaczego nie mogłoby nadzoru nad pracodawcami pełnić Ministerstwo Pracy? Przecież to do nich się pracodawca wysyła zawiadomienie, że były wybory przeprowadzone, że czy ma zawarte porozumienie, czy nie. Dlaczego do nich się nie zgłaszać, żeby to oni prowadzili nadzór nad tym, żeby pracodawca dostarczał nam informacji, a nie do inspektorów pracy, którzy też nie podejmą decyzji, bo powiedzą, to nie nasze kompetencje. Pracownicy, przewodniczący rad nie pójdą do sądu, bo niestety kończy się to represjami na nas. Tak, pani poseł, pani była odsunięta od pracy, ja też, 2,5 miesiąca. Nie po co mam wynagrodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest następne pytanie? Proszę. Poselska Renata Ewika z Poznania. Ja właśnie miałam taką propozycję, żeby tutaj tą nowelizację tych ustaw przesłać właśnie do pracodawców, żeby oni byli świadomi tego, co rady pracowników mogą. Bo w każdym razie w naszej firmie my nic nie przedstawiamy. Ale nie tutaj chodzi o to, że my wiele negocjujemy i naprawdę nie możemy działać nic. Z czymkolwiek się zwracamy, nawet z błahostkami, naprawdę piszemy listy, gdzie podpisują, tak jak tutaj, tą petycję do pana Morawieckiego. Z takimi zwracamy się do prezesa dosłownie, kończy się, później idziemy na negocjacje, kończy się po prostu, nie tak ma być i koniec. Tak się odbywają nasze konsultacje po prostu Rady Pracowników.
więc wydaje mi się, że to jest po prostu takie bagatelizowanie nas. Utworzyli, czasami wydaje mi się, że utworzyli tą radę, bo musieli, bo dostali jakiś nakaz, nie wiem, w związku zawodowym nie ma to, ale jest to przykre, że mimo naszego poparcia przez wielu ludzi, bo nasza firma jest dosyć duża, a jest naprawdę, jesteśmy traktowani gorzej. Dziękuję za ten głos. Jakieś kolejne pytanie ktoś ma? Proszę bardzo. Tam z tyłu. Ja mam takie pytanie, bo tak spotkaliśmy się tutaj w konkretnym celu, tak? Bo jest projekt nowelizacji tej ustawy. Mamy szanownych gości tutaj zaproszonych, którzy powiedzieli nam z grubsza, jakie jest ich zdanie. Ja bym chciał teraz od Państwa uzyskać taką jakąś skomasowaną, konkretną informację w naszym kierunku. Czy możemy na Państwa głos liczyć? Pani poseł mówi, że była w przedsiębiorstwie w dwóch osobach, bo była przewodniczącą Związku Zawodowego i przewodniczącą Rady Pracowników, co ja uważam, że powinno nie być takiej możliwości. I jednocześnie jest w tej chwili poseł. W związku z tym pani, można powiedzieć, zna tą sprawę od podszewki. I teraz, czy pani wesprze tą naszą inicjatywę, tą konsultację, którą przeprowadziliśmy i w ramach tej konsultacji tutaj był wypracowany ten kompromis, który jest w tej chwili przedkładany, jak również pytanie do pana mecenasa, który co prawda nie jest posłem, ale też reprezentuje centralę związkową, która też powinna się moim zdaniem odnieść do tych wszystkich kwestii, o których my tutaj rozmawiamy. Jak Państwo na koniec tutaj nam rekomendowaliby, jakie będzie Państwa stanowisko w tej konkretnej sprawie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Ja już tutaj na początku sobie powiedziałam, Szanowni Państwo, że ustawa wymaga doprecyzowania. Też powiedziałam, w jakim zakresie. Mogę jeszcze raz powtórzyć. Otóż główną bolączką to jest brak rzeczywistego dostępu do informacji, czyli pracodawcy nie przekazują tych informacji zgodnie z wnioskami, które do nich kierujemy. To jest po pierwsze. Po drugie, nie mamy też swobody, jeśli chodzi o podjęcie decyzji czy zlecenia na wykonanie analizy czy ekspertyzy niezależnej. Tutaj pracodawcy każą nam uzasadniać takie wnioski, mówią zazwyczaj, że jest to niezasadne w końcu, więc tutaj też warto byłoby, żeby Rada Pracowników miała w tym zakresie możliwość wykonywania tych niezależnych ekspertyz, skoro one się nazywają niezależnymi. Po trzecie, tutaj kwestia finansowa, czyli budżety, też to zostało tutaj powiedziane. Rada Pracowników, żeby funkcjonować właściwie, musi mieć swój budżet, chociażby w zakresie takim, żeby właśnie zlecać się te ekspertyzy, chociażby, żeby mieć możliwość pojechać na szkolenia, bo to jest bardzo istotne, uważam. Także uważam, że doprecyzować te kwestie jak najbardziej należy. Ja zrozumiałem tutaj pytanie, że jest jakiś pomysł, tak? My jakby mówimy o tym, że to nie jest w ogóle idealna sytuacja, tak? To jest jakiś owoc pracy nas jako organizacji społecznej i tych osób, które zgodziły się wziąć udział w konsultacjach. Jest jakiś materiał, który jest roboczy i czy pani poseł może podjąć dzisiaj jakieś zobowiązanie, jakie, związane z tym materiałem. Co pani mogłaby zrobić z tym materiałem, żebyśmy poszli do przodu? Tak zrozumiałem pytanie? Tak. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli tutaj będzie taka wola, to ja mogę tutaj ministerstwu przedstawić założenia. W dalszym toku tutaj już strona rządowa musi podjąć decyzję i ewentualne prawo. Czyli może nam pani pomóc dotarciu do ministra, tak? Bo to pani powiedziała o ministerstwie. A druga kwestia to do rządu, tak? Czy przede wszystkim myślę, że tutaj mogę przedstawić, tak powiedziałam, do ministerstwa propozycję, to państwo. Rozumiem. Jak to będzie w dalszej kolejności wyglądać, to zobaczymy. Okej. Okay.
Proszę. Dokładnie pytanie. A pan mecenas. A, przepraszam, pan mecenas jeszcze było druga część pytania. Szanowni Państwo, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych działa nie tylko z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, jak jest ustawa o związkach zawodowych, ale też na podstawie swojego statutu. Więc jeżeli na podstawie artykułu 19 ustawy o związkach zawodowych otrzymamy z właściwego resortu projekt takiej ustawy, to jak najbardziej właściwy organ PZZ-u będzie mógł się w tej sprawie wypowiedzieć i zaopiniować. Ja teraz mogę przedstawić w zasadzie tylko i wyłącznie swoje prywatne zdanie w tym zakresie, bo nie mogę reprezentować organów, bo nie mam stanowiska organu w tym zakresie. Mogę tylko powiedzieć, że te zmiany, które są w Państwa propozycji, które wynikają z Państwa praktyki, bo z tego, co się zorientowałem, no to ten projekt powstawał na podstawie praktyki działania Państwa, tak? To była pewnego rodzaju konsensus, porozumienie, gdzie Państwo przekazywali swoje uwagi do obecnych regulacji. No to tam, gdzie wymagają niektóre zapisy sprecyzowania, jakoś uszczegółowienia, dopracowania, jeżeli chodzi o działanie, no to te elementy jak najbardziej można poddawać dyskusjom. Ten inny element, tak jak mówiliśmy o 10%, no to już są moim zdaniem takie zmiany bardziej systemowe i trudniejsze i na pewno nie jestem w stanie się, nawet nie mogę się wypowiadać w tym zakresie. Okay, dziękuję bardzo. Ja tak w kwestii wyjaśnienia, żebyście Państwo też wiedzieli, jak to wyglądało od kuchni. My zapraszaliśmy oczywiście przewodniczącego PZZ-u. Później dostaliśmy informację, że przewodniczący nie może, więc przyśle wiceprzewodniczącego. Ale w końcu dostaliśmy informację, że wiceprzewodniczący też nie może, tak? Żebyście Państwo wiedzieli jego kuchni. Dobrze, było gdzieś tutaj pytanie. Proszę Pana. Dzień dobry, wszystko wrócę. Pani nie pomyślę. Ja ostatnim zapytaniem, bo przysługuje się tutaj dyskusji wielu tutaj głosom Państwa i tutaj Państwa ekspertów. I mam taką jedną obawę, żebyśmy po prostu na tej dyskusji nie skończyli. Bo my możemy usiąść dyskutować, co jest w naszym kraju strasznie popularne. Dyskutujemy, w zasadzie nic z tego nie ma. Więc tutaj Pani poseł się deklarowała, że tutaj do nas wszystkich, że sprawa zostanie ruszona do Ministerstwa Polityki Społecznej. Chcielibyśmy też wiedzieć, jaki jest potrzebny czas i ewentualnie kiedy otrzymamy odpowiedź, czy dana ta sprawa, która nas tutaj dotyczy, wszystkich rad pracowniczych, będzie rozpatrywana, czy w ogóle zostanie rozpatrzona. Druga rzecz, myślę, że jeżeli mówimy tutaj o współpracy pomiędzy związkami zawodowymi i radami pracowniczymi, różnie to jest, różnie to Państwo przedstawiają tutaj w swoich komentarzach, ale myślę, że też głos związków zawodowych, tym bardziej, że są i w Komisji Trójstronnej, i w innych komisjach, byłby tutaj kluczowy jako pomoc dla nas, dla rad pracowniczych. Ale do tego jest potrzebna konkretna odpowiedź, jaki jest potrzebny czas i kiedy ewentualnie możemy liczyć na jakąś odpowiedź, żebyśmy nie skończyli tego spotkania na tym, że dobrze, będzie to w ministerstwie, a co z tym dalej będzie, to nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Pani chce odpowiedzieć? Szanowni Państwo, pytanie do ministerstwa, bo ja powiedziałam, że jeżeli jest taka wola tutaj, to ja mogę przedstawić, nie wiem, czy ten projekt mam przedstawić, czy... No jest tylko jeden. Jest jeden projekt, tak. Przedstawię to w ministerstwie i to tak, co dalej będzie się z tym, szanowni Państwo, działo, no to już... Bo wyczuwam taką tylko potrzebę konkretu ze strony rad, które tutaj przyjechały. Ale szanowni Państwo, przecież nie, ja to jest bardzo duży konkret. Rządu, tak, tak, to jest bardzo duży konkret. Natomiast taki inny pomysł mi przyszedł, bo to, co Pani powiedziała, to jest super zobowiązanie, bardzo za nie dziękujemy. Natomiast drugi taki pomysł, który mi przyszedł teraz, jak Panią słucham, to może byłoby możliwe, żeby Pani jako osoba z Prawa i Sprawiedliwości mogła nam umożliwić spotkanie z zarządem partii, że, bo ono, to będzie Prawo i Sprawiedliwość decydowało o tym, czy ta sprawa w ogóle znajdzie się w Sejmie. Szanowni Państwo, większość sejmowa, nie Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież nie tylko tutaj jesteśmy w Sejmie, przecież to nie powiedziałam. No dobrze, to większość sejmowa, ale czy z przewodniczącym, czy z szefostwem Prawa i Sprawiedliwości? Nie ma problemu. No to jest jakiś konkret, tak? Zupełnie.
po prostu porozmawiamy z szefostwem, tak? No nie wiem. A co związki zawodowe na to? Bo się była druga część pytania o związki. Związki zawodowe. No ale to rozumiem, mamy tylko przedstawiciela jednego związku zawodowego. To nie wiem, pan może się jakoś chce się odnieść do tego pytania? Nie, no projekt musi wpływać. Czy ja już odnosiłem się tak naprawdę do analogicznych. Czy ja rozumiem, że tutaj jeśli chodzi o konkret, pan z kolei mógłby nam umożliwić spotkanie z przewodniczącym OPZZ-u i rozmowę o tym, tak? Czy umożliwić, to może za dużo powiedziane. Nie chciałbym brać aż tyle na swoje barki. Mogę zaproponować i przekazać państwu propozycję. Nie przedstawiciel opozycji. Przekazać. No dobrze, no to jest jakiś problem. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi i refleksje? Proszę bardzo. Nazwisko Maciej Dybiński, PGE, Czegier. Niech pan poczeka na mikrofon. Dzień dobry, moje nazwisko Maciej Dybiński, PGE. W związku z tym, że tak po tych głosach, jakie do tej pory były, jeżeli w moim odczuciu ta sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rad pracowników, jest generalnie rzecz biorąc patologiczna, to znaczy ustawa nie jest wykonywana i, że tak powiem, zarządy zakładów pracy robią to celowo, świadomie, wykorzystują i tak dalej. Czy w tym projekcie ustawy nie można by było dopisać, bo jest tam artykuł, który mówi o tym, że kto nie wykonuje i tak dalej, czy teraz jeszcze by było utrudnia, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny, czy nie można by było dopisać, że może być w stosunku do niego orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek, co byłoby według mnie bardzo skuteczne w stosunku do tych menedżerów, którzy, że tak powiem, dopuszczają się tych nadużyć. Dziękuję. Kto chce odpowiedzieć? Świetny zapis, można go dopisać, byłby on sprawiedliwy, tylko czy on by nie zmniejszył szansy tej ustawy na przejście? Pracodawcy z pewnością po prostu zachęcam też do realizmu, ale to jest pańska jakaś sugestia. Ja tutaj tylko podpowiadam, a nie. Ale to ja rozumiem, Piotrze, że to jest taki głos, który wychodzi naprzeciw głosowi tutaj prezesa, który powiedział, że trzeba wyżej, tak? Tego słowa. No dobrze, to co prezes na to? Proszę panie burmistrzu, się odnieść do tego głosu z sali. Co pan na to? Żeby to zapisać. Dlaczego? W projekcie papier jest cierpliwy i projekt wyszedł dla wszystkich. Natomiast wiadomo, że pracodawcy zawyją. Ale wtedy jest pole dla, bo to związki zawodowe będą negocjować tą sprawę w komisji. Ja mam coś takiego. Nie, no jasne, odpuszczamy. Jak nie chcecie, to odpuszczamy. Ale to i to, to my się tym ubieramy. Negocjacje polegają na tym, że musimy mieć z czego odpuszczać. To ja mówiłem o moich doświadczeniach takich jeszcze z początku lat 90. Jak mogę się podzielić? Jak zakładaliśmy Bank Własności Pracowniczej, no to był taki, udziałowcami były banki i przedsiębiorstwa, jak sama nazwa wskazuje, bank miał służyć wspieraniu pracowników przy wykupie akcji przedsiębiorstw prywatyzowanych. Nie wyszło, to jest jedna z moich szlachetnych prób zrobienia dobrze czegoś publicznie. Bank pracowniczy brał udział tylko w kilku niewielkich prywatyzacjach, ale skutecznie. No i był przedstawiciel banku PKO BP, który tam się strasznie się wymądrzał i czepiał się do wszystkiego, czepiał się, a myśmy w czasie przerwy na kawę ustalili z kolegami z grupy założycielskiej, słuchajcie, trzeba coś temu facetowi dać. I wymyśliliśmy, że trzeba go wybrać do komisji rewizyjnej. I facet najpierw zaprotestował, mówi, że jego prezes mówił, i prezes nic nie wie o tym. Ale wie pan, no, wybór do komisji rewizyjnej wybieramy pana jako osobę, a nie przedstawiciela akcjonariusza. No mówi, no tak. No i wybraliśmy, mówi facet. Na wszystkich następnych posiedzeniach był w porządku. Dostał swoje. Używam tego tak przykładu z realu, że trzeba coś oddać. Podzielić się. Tak. Dziękuję. Czy jest jeszcze jakiś głos? Pytanie? Proszę. A pan już pytał, ale widzę, że nie ma innych. Pan.
dobry Państwu. Moje nazwisko Błasiak Robert. Jestem z przedstawicielem Rady Pracowników Grupy Kęty. Ja taką uwagę mam ogólną, jeżeli można, bo tak może nie pytań konkretnych może nie mam w tym momencie, bo ta dyskusja na różne takie tory zeszła. Natomiast ja jestem takiego zdania i tutaj po prostu słyszałem takie głosy tu między innymi pana, że takim mocnym przeciwnikiem związków jest tak troszeczkę zawodowych, nie? Bo takie się przynajmniej głosy, że albo nie przeciwnikiem, tylko w tym sensie, że po prostu, no nie, takie miałem wrażenie. Ale ja bym zachęcał do tego, żeby jednak patrzeć na tą bardziej pod kątem właśnie takiej współpracy związków zawodowych z radami jednak, a nie wykluczania się. I też nie do końca rozumiem zdanie tutaj, które było mówione, że bo pan to powiedział, że stanowisko, że pani poseł jest i przewodniczącą związków i rady, że to się wyklucza. No nie za bardzo wiem czemu. Oba te ciała zmierzają w jednym kierunku. Ja mogę to odpowiedzieć na to. To dobrze, to jak pan będzie. Natomiast tu jeszcze taką miałbym uwagę też do pani poseł, że tutaj się pojawił taki głos, że z tego co pamiętam, to pani mówiła, że bardzo ważne jest, żeby w ogóle była ta informacja ze strony przedsiębiorstw. Natomiast jaka ta informacja jest też niezwykle istotna. Dlatego doprecyzowanie tego, co to będzie w tej informacji, moim zdaniem jest bardzo ważne. Bo my na przykład mieliśmy informację, jak się zwróciliśmy, było takie pytanie od nas o sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, no to dostaliśmy odpowiedź, że jest dobra. Informacja była. Tutaj też taka, jeżeli można, taka uwaga, bo też takie pojawiły się głosy pana mecenasa. Tutaj z opozycji też słyszałem, że pan mówi, że jeżeli chodzi o rady, to pan tak jakby troszeczkę dezawoluje, że rady, że, ale nie chodzi mi o samo to zdanie pana, że jest, rady nie mają obowiązku powstania tam, gdzie jest poniżej 50% pracowników, tak? I że to jest 78% przedsiębiorstw, no ale ilość ludzi, które tam jest w tych przedsiębiorstwach jest mało, bo to jest poniżej 50%, a przedsiębiorstw mimo tego, że ich jest 22%, gdzie są rady, to są wielotysięczne nawet przedsiębiorstwa, także rady obejmują mimo wszystko dużą grupę ludzi. Także żeby to nie było tak patrzone, że duże jest przedsiębiorstw, a nie ma, no to jest przedsiębiorstwo dużo, ale ludzi mimo wszystko mało. Także myślę, że to wszystko jest ważne i istotne jest, żeby to wzmacniać, tą rolę tych radnych i też takie jest moje stanowisko. W dużym stopniu się tu identyfikuję z wszystkim, co mówił pan Piotr Ciąba jednym generalnie. Także uważam, że warto to wszystko prowadzić. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja odpowiem. Ale bardzo krótko, ja tak? Bardzo krótko, dlatego że powiem Państwu, dlaczego ja tak uważam. Po pierwsze, nie jestem żadnym przeciwnikiem związku zawodowego. Żeby było jasne, uważam, że każdy z nas ma prawo zapisywać i należeć tam, gdzie zechce. To jest jego prawo. Natomiast widzę na co dzień, że tych osób, które są niezapisani do jakichś związków, jest więcej. I odpowiem też panu, powiedział reprezentacja. Chcę powiedzieć Państwu tak, przewodniczących związków zawodowych wybierają tylko związkowcy, a przewodniczących albo członków rad pracowników wybierają wszyscy pracownicy. Więc tutaj nie chcę dyskutować, kto ma większą legitymację do posługiwania się tymi rzeczami. I teraz wrócę do tej, że uważam, że to nie jest dobrze. Dlatego, że uważam, że im więcej głów, tym więcej pomysłów. Jeśli skupimy wszystko w jednej głowie, tak, i zrobimy prezesa, przewodniczącego i przewodniczącego rady w jednej osobie, to w zasadzie przedsiębiorstwo powinno funkcjonować fantastycznie. Tylko co dalej? Dlatego uważam, że to, że jeśli ktoś działa w związkach, to przynajmniej nie powinien być przewodniczącym rad pracowniczych. Tylko tyle. Dlatego, żeby dać możliwość działania również innym osobom. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Odnośnie łączenia funkcji. Prawo pozwala na łączenie funkcji przewodniczącej Rady Pracowników. To jest bez dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o wybory, ja chcę Państwu powiedzieć, że ja wygrałam wybory i na przewodniczącą organizacji związkowej jednogłośnie. I jeśli chodzi o wybory do Rady Pracowników, największą ilością głosów spośród całej załogi. Także to był świadomy wybór w tym momencie pracowników, wszystkich pracowników, nie tylko tych zrzeszonych, ale również i niezrzeszonych.
Jeśli chodzi o padły słowa odnośnie zawodowych, żebyśmy się słuchali, tak? Dlaczego nas jest tak mało, dlaczego jesteśmy słabi, to ja Państwu odpowiem. Przez wiele lat, ostatnich zwłaszcza lat, związki zawodowe były marginalizowane. Nie mieliśmy prawa głosu praktycznie, marginalizowano nas w każdym możliwym zakresie. Czy to na etapie właśnie negocjacji zakresu właśnie reprezentowania interesów zbiorowych, czy to na etapie negocjacji, jeśli chodzi, czy przepraszam, konsultacji i informacji, jeśli chodzi o ustawę o informowaniu i konsultowaniu. Sami Państwo doświadczaliście zapewne tych sytuacji, tego zniechęcenia pracodawców do związków zawodowych, bo ja to niestety, Szanowni Państwo, odczułam. Nawet była taka sytuacja, że pracodawcy zastraszali do tego stopnia pracowników, że pracownicy bali się zapisywać oficjalnie, musieli zapisywać się nieoficjalnie, że tak powiem, schodzić musieliśmy do podziemia i w tej chwili ja mam wielu członków związków, którzy są nieujawnieni, którzy są w związkach zawodowych, ale niestety boją się ujawnić i odprowadzać składki poprzez zakład pracy. Tak niestety to wygląda. W tej chwili jeszcze, myślę, że to dojdzie w końcu do normy. W tej chwili rząd jest bardzo przychylny partnerom społecznym, związkom zawodowym, tudzież organizacjom innym. Dlatego mam nadzieję, że to się szybko zmieni i pracodawcy, którzy są przesiąknięci tą nienawiścią do związków zawodowych, w ogóle do organizacji pracowniczych. Ja śmiem powiedzieć nawet do pracowników, bo na własnym przykładzie wiem, jakie jest odniesienie pracodawcy do pracowników. Tam nie ma szacunku, tam nie ma poszanowania. My stoimy na straży właśnie godności i przestrzegania praw pracowniczych. I to my ubiegamy się o te prawa pracownicze, które nie są w wielu zakładach przestrzegane. To my wnioskujemy o kontrolę do inspekcji pracy i to my również w tej chwili robimy wszystko, żeby wzmocnić Państwą inspekcję pracy, bo to są właśnie związki zawodowe i inspekcja pracy to są organy, które działają w zakładzie pracy i ubiegają się o prawa pracownicze w zasadzie jako jedyne. Nie mamy poza tym wsparcia. Mam nadzieję, że teraz już będzie się to tylko zmieniać na lepsze. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Szanowni Państwo, jeżeli można się odnieść bardzo krótko do kilku tutaj głosów. Kwestia tej sankcji, którą tutaj Pan wskazał, to jest bardzo oczywiście ciekawe rozwiązanie, tylko trzeba pamiętać o jednym, że analogiczne sankcje są w ustawie o związkach zawodowych, analogiczne sankcje są w ustawie o sporach zbiorowych, przy inspekcji pracy, a ile razy Państwo słyszeli o takiej sytuacji, żeby ktokolwiek za utrudnianie prowadzenia działalności związkowej, również nie przekazywanie informacji dla Rady Pracowników otrzymał chociażby grzywnę, o ograniczeniu wolności nie wspomnę, prawda? Więc dla mnie ważniejsze jest nie jakby jakie sankcje zostaną dopisane, ale żeby skuteczne były te, które są, żeby były egzekwowane dokładnie. To jest ten pierwszy element. Później oczywiście można się zastanawiać nad tym, czy te sankcje powinny trochę być mniejsze, większe, to też pewnie by było poddane dyskusji. Teraz projekt ustawy o związkach zawodowych przekazany przez ministerstwo trochę zmniejsza te sankcje w przypadku utrudnienia działalności, no skoro nie mówisz o ograniczeniu wolności, a tylko o grzywnie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, a jeżeli jestem przy projekcie, tam jest ciekawe rozwiązanie przy projekcie zmiany ustawy o związkach zawodowych, czyli tej prawie do informacji jest zapisane, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, istnieje ten problem, kiedy pracodawca nie przekazuje informacji, czy to Radzie Pracowników, czy związkowi zawodowemu, czy często i temu, i temu działu. I w projekcie jest zapis, że zarówno pracodawca, jak i związek zawodowy będzie mógł zwrócić się do okręgowego inspektora pracy i ten okręgowy inspektor pracy będzie zobowiązany wydać opinię, która będzie wiążąca i dla pracodawcy, i dla związku zawodowego, czy dana informacja podlega pod ustawą o związkach zawodowych, czy też nie. To taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o tą dyskusję, trochę byłem zaskoczony jakby burzliwością tej dyskusji odnośnie łączenia stanowisk w Radzie Pracowników i w związku zawodowym. No, Szanowni Państwo, każda firma, każda branża to specyfika, tak? Tak naprawdę tutaj załoga wybrała panią poseł zarówno na funkcje związkowe, jak i funkcje Rady Pracowników. Mało tego, załoga może w każdej chwili zdecydować o odwołaniu.
powołaniu takiej osoby. Więc jeżeli jest takie, taka możliwość w ustawie, to ja bym to, ja tak szczerze mówiąc, jak najwięcej bym dał załogom, żeby każda branża mogła decydować. Ja bym za wzmocnieniem układów zbiorowych, gdzie można by bardzo wiele elementów pozapisywać inaczej niż w kodeksie pracy, inaczej niż w innych aktach wykonawczych, prawda? No bo to państwo w swoich zakładach pracy, u pana może się taki model by nie sprawdzał, żeby łączyć funkcje, u innych by się sprawdzał, można by takie elementy, znaczy jak najwięcej, tak jak mówię, zostawiałbym załodze, a jeżeli chodzi o inne kwestie, jestem w ogóle zwolennikiem przenoszenia niektórych uprawnień do układów zbiorowych, zarówno in plus, jak i minus dla załogi, bo to też bardzo często załoga potrafi zdecydować. Ja tutaj były takie głosy, się pojawiały o partykularnych interesach związków zawodowych. No, tak jak było powiedziane, no, patologie się wszędzie zdarzają, trzeba pielęgnować i wszyscy jesteśmy na pewno zgodni, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ja znam setki, a może tysiące przykładów, gdzie związki zawodowe zdecydowały o obniżeniu pewnego rodzaju poziomu, czyli na przykład o zawieszeniu przepisów układu zbiorowego, o zawieszeniu przepisów regulaminu wynagradzania. I to jeżeli nie ma związku zawodowego, to jest to znacznie trudniejsze do wykonania. Jeżeli jest związek zawodowy, to tak naprawdę, jeżeli jest trudna sytuacja zakładu pracy i jest zgoda związku zawodowego, a proszę mi uwierzyć, że ja takich zgód widziałem bardzo wiele, to można z dnia na dzień praktycznie zawiesić, nie wiem, wypłacanie jubileuszówki stażowego, funduszu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, kiedy odpowiedzialny zarząd widzi, że wypłacanie takiego świadczenia przez jak maksymalnie na 3 lata, tak jest, kiedy odpowiedzialny zarząd widzi, że być może firma potrzebuje zastrzyku gotówki i te środki powinny być przeniesione, prawda? Więc ale tak jak powiedziałem, jak najwięcej zaufania, jeżeli chodzi o załogę, jeżeli załoga zdecyduje się, że chce Rady Pracowników, a nie związków zawodowych, takie jest prawo załogi. Jeżeli zdecyduje, że chce oba te działa, jak najbardziej, abyśmy wszyscy działali zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a związki zawodowe zgodnie ze swoimi statutami. Dziękuję. To zanim zakończę, to jeszcze oddam głos ostatni prezesowi, a później jeszcze Piotr. Refleksja na koniec. Ja mogę tylko podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem się podzielić moimi wspólnymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że coś Państwu w głowie tego zrobiło zostanie. Dziękuję. Dziękuję. Piotrze? Ja też bardzo krótko chcę powiedzieć, gdzie leży klucz do zmiany sytuacji. Dzisiaj, w obecnej sytuacji politycznej, on leży w NSZZ Solidarność. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie tylko związki zawodowe mogą postawić sprawę Rad Pracowników. Zwłaszcza w tych przedsiębiorstwach, gdzie one są niereprezentowane. Pracodawcy nie postawią przecież. Dziś sytuacja polityczna wygląda tak, że dziś to NSZZ Solidarność ma relacje bardzo mocne i bardzo bliskie z Prawem i Sprawiedliwością, z większością rządową. I to tylko właściwie, ale Przemysł Sikor jest główny głos. Jeżeli Solidarność nie zmieni swojego stanowiska w sprawie kompromisu z roku 2006, które jakby położyło się cieniem na tych przedsiębiorstwach, gdzie reprezentacji związkowej nie ma, to szanse na zmiany będą niewielkie, o ile wicepremier Morawiecki nie będzie miał takiego przewidzia, że on zobaczy, że jeżeli ma być mowa o akcjonariacie i rady, przekonamy do tego, że rady mogą temu służyć, no to on postawi sprawę, no ale to jest jakby inna ścieżka. Ja tu chciałem na kończąc wypowiedzieć się bardzo pojednawczo. Pani poseł, w żadnym momencie ja nie kwestionowałem po prostu, nie wiem, oddania związków zawodowych ich misji. Wskazałem na pewien błąd, który centralny związków zawodowych się zdarzył. Nie jestem moralistą, nie rzucam kamieniem, tak? Tylko proszę, tak, żebyście się zastanowili, mówię teraz też do pani jako członki związku zawodowego i do pana mecenasa jako PZZ. Czy nie jest czas na naprawienie tego błędu? Bez szkody dla związków zawodowych, prawda? A dla dobra tych pracowników, przede wszystkim w miejscach, gdzie was nie ma, bo jak wy tego nie postawicie, to oczywiście szanse na przeforsowanie tego są po prostu nikłe. Więc my możemy tylko właściwie bardzo tak łagodnie prosić. Natomiast ja sam mam, prawda, jeśli chodzi o doświadczenie ze związkami, także i bardzo dobre związki. Jacek Kotula był przewodniczącym i NSZZ w Solidarnym Zakładzie Pracy i Rady Pracowników. I to jakoś tam nie kolidowało. Ja uważam, że to nie jest jakby problem, o który powinniśmy się skonfliktować. Prawda? Ja chcę powiedzieć w ten sposób.
dlaczego ta nowelizacja jest skromna? Ona jest daleka od tej utopii, którą Państwu tutaj przedstawiłem, tego idealnego wizerunku. Dlatego także, żeby tą nowelizację mogły zaakceptować związki zawodowe, bo moim zdaniem tam nie ma nic antyzwiązkowego. Rady pracowników, które są jakby powołane przez związki zawodowe, tylko rozumieją, że one faktycznie przeprowadziły wybory, ich ludzie zdobyli większość i oczywiście mają mandat wyborczy, na tych zmianach nic nie tracą. Prawda? Stąd jest ten pomysł na taką skromną nowelizację, że ona nie wchodzi w spór między związkami a radami pracowników, prawda? Tylko szuka jakiegoś środka współżycia. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze. To ja jeszcze zanim przejdę do ogłoszeń parafialnych, to chciałbym podziękować, bo jesteśmy na spotkaniu dotyczącym rad pracowników, to chciałbym podziękować osobom, które przygotowały to spotkanie, szczególnie Małgorzacie, Patrycji i... No tak. Proszę się pokazać. Jeszcze Piotr robił zdjęcia, to tak a propos doceniania pracowników. Natomiast jeśli chodzi o plan gry, to po pierwsze tak, rozumiem, że gdzieś Państwo podpisali apel, tak? Kto podpisał rękę do góry? O, no to sporo. Nie, może kto nie. Gdzie jest apel? Jest apel? Super. Więc do czego my się możemy zobowiązać jako Instytut Spraw Obywatelskich? Na pewno do tego, żeby trzymać za słowo panią poseł i przedstawiciela OPZZ-u. Po drugie, na pewno złożymy ten apel do ministra Morawieckiego i doprowadzimy do sytuacji, żeby... do spotkania, tak? Nie wiem, czy z samym ministrem, może po prostu z wiceministrem, nie wiemy. Ale na pewno ten apel przekażemy w taki sposób skuteczny. Trzecia sprawa to będziemy zbierać pod tym apelem podpisy na stronie internetowej Rady Pracowników Info. Więc jak tylko uruchomimy petycję, to będziemy Państwa prosić o to, żebyście Państwo namawiali pozostałych członków rad, a przede wszystkim pracowników swoich, współpracowników, żeby to po prostu ten apel był podpisywany. Ja sobie wyliczyłem, że takie dane na 2013 rok, że zakładów pracy powyżej 50 pracowników w Polsce to jest 18,5 tysiąca. One zatrudniają 4 300 tysięcy pracowników. Więc ustawa teoretycznie dotyczy 4 milionów ludzi w Polsce. Myślę, że to jest dużo. Więc będziemy zbierać tą podpisy pod petycją. Na pewno też swoimi kanałami, oprócz tego, że pani poseł nam pomoże, będziemy próbowali docierać do posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale też do pozostałych partii. Po prostu wyślemy zaproszenie, prośbę do wszystkich klubów parlamentarnych o spotkanie w sprawie tej nowelizacji. No i przede wszystkim tutaj też Państwa będziemy mobilizować, żebyście Państwo po prostu spotykali się i rozmawiali ze swoimi posłami i senatorami. Mamy okres, co prawda, wakacyjny, no ale po prostu przygotujemy się do tego, żeby Państwu też jak najbardziej ułatwić tę sprawę przy wykorzystaniu, nie wiem, strony internetowej naszej, ale będziemy do Państwa zwracać się i telefonicznie, i mailowo, żebyście Państwo nam pomogli, bo niestety no, nie mamy siły przebicia, tak? My jesteśmy organizacją społeczną, a to Państwo jesteście radami pracowników i to Państwa to dotyczy. Więc wspólnie i jakby tutaj powalczymy. Druga, kolejna sprawa, na pewno we wrześniu wydamy raport, który będzie elementem rzeczniczym. Ten ostatni wydaliśmy, tak jak już mówiłem, w 2008 roku. On będzie zawierał transkrypcję, zapis tej debaty, więc tam też będą Państwa głosy i to też ma pomóc, bo tam będą też wyniki badań ankietowych. Część z Państwa udzieliło odpowiedzi na nasze pytania, więc to też jest taki element rozmowy z decydentami, ale też z mediami, tak? Będziemy o tym informować media. Na pewno też będziemy próbowali swoimi wejściami, nie wiem, nie mamy jakichś specjalnych, ale po prostu napiszemy, jeżeli
aktualna władza jest bliżej ludzi, bo tak słyszałem przez całą kampanię wyborczą, no to rozumiem, bliżej ludzi to jest też zapraszanie na rozmowy do Kancelarii Prezydenta, zapraszanie na rozmowy do Rady Dialogu Społecznego. My więc, my do wszystkich świętych to wyślemy, tak? Do wszystkich wyślemy i to Państwu gwarantujemy. A później zdamy Państwu raport, jak wygląda to bliżej ludzi, tak? Jak faktycznie to bliżej ludzi wygląda? Bo na razie wygląda to tak, że mamy pusty fotel, tak? I nie mamy nawet osoby, która mogłaby zastąpić, tak? Ale nie mamy w ogóle nawet informacji, co się stało. A to już jest niekulturalne. Więc dowiemy się, a później damy też Państwu informację na stronie internetowej i w newsletterze. Więc to możemy zrobić, co jeszcze możemy zrobić. No i oczywiście z komisjami, które w Sejmie, w Senacie zajmują się kwestiami rynku pracy, też będziemy jakby ich zachęcać, zapraszać do rozmowy, tak? Bo tak jak powiedziałem na początku dzisiejszego spotkania, no klimat jest dużo lepszy niż przez ostatnie 8 lat, ale czy faktycznie, no to powiemy, sprawdzimy, tak? Sprawdzimy te karty ale też będziemy po prostu, nie ukrywam, w pewnych momentach prawdopodobnie prosić Państwa o pomoc, tak? Zadzwonimy do Państwa, poprosimy o to, żebyście Państwo zadzwonili do posła, albo Państwo wysłali jakieś maile do wiceministra i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczyliśmy to przy innych kampaniach obywatelskich i to pomaga, tak? Nie jak tam Rafał Górski z Łodzi po prostu zwróci się do kancelarii premiera Rady Ministrów, tylko jak dostanie ta kancelaria ileś maili, ileś faksów, ileś telefonów. To działa, tak? Sprawdzaliśmy to. Więc będziemy Państwa prosić i to, co chciałbym powiedzieć, no my jakby to będzie zapisane, więc my się do tego zobowiązujemy, natomiast nie wygramy tego bez Państwa. Bez współpracy i bez działania razem. Nie ma szans. Tego nie wygramy sami, więc albo się Państwo też zaktywizują, to często słyszałem na tych spotkaniach konsultacyjnych. No, że trzeba zrobić tam to i to. Okej, no jakieś rzeczy możemy zrobić, ale my nie jesteśmy, ja nie jestem członkiem Rady Pracowników, więc już jestem podejrzany, tak? Dlaczego ja to robię, tak? Przez ostatnie 10 lat. No, a Państwo są członkami, tak? I trzeba po prostu o to powalczyć, bo bez walki nie ma nic. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.